Ground Zero witają Państwo Rajmund Andrzejczak i Sławomir Dębski. A dzisiaj mamy dla Państwa bardzo szczególnego gościa. Jest nam niezwykle miło powitać w naszym studiu po raz pierwszy gościa zagranicznego, jednego z najwybitniejszych amerykańskich strategów, profesor Elliot Cohen. Witamy. Szanowni Państwo, kilka słów o profesorze Elliocie Cohenie. Dla wszystkich tych, którzy się interesują kwestiami strategicznymi, kwestiami relacji między władzą i polityką, no, w zasadzie mamy gościa, którego nie trzeba przedstawiać. Ale ponieważ jest z nami duża grupa naszych widzów, którzy uczą się z naszego programu, którzy zdobywają wiedzę, chcą tą wiedzę poszerzać. Więc kilka słów wyjaśnienia, z jakim gościem mamy do czynienia. Z jakiego kalibru do tego? Z jakiego kalibru gościem mamy do czynienia. Profesor Elliot Cohen, zanim został profesorem, ukończył Harvard. Ukończył go tak dobrze, że podjął tam studia doktorskie, napisał doktorat. Za chwilę będziemy pytać Elliota o przedmiot jego pierwszych badań. Zaczął współpracować z Pentagonem. Był jednym z doradców zajmujących się analizą pierwszej interwencji w Iraku. To jest prowadził takie badania dotyczące wykorzystania siły, szczególnie lotnictwa podczas tej pierwszej wojny. Następnie związał się na stałe z bardzo ważną instytucją, Strategic Studies Program Paul Nies School of Advanced International Studies at John Hopkins University w Waszyngtonie. Był długo dyrektorem tego programu studiów strategicznych, a w końcu aż został dziekanem. I pełnił tą rolę dziekana przez dość długi okres czasu. Powodem, dla którego chcieliśmy z panem profesorem Elliotem Cohenem porozmawiać dzisiaj, jest władza. Władza w polityce, przywództwo w polityce. Przywództwo strategiczne. Przywództwo strategiczne, relacje między poddanymi i władcami, między elitami i władcami. No i właśnie chcieliśmy się dowiedzieć od profesora Elliota Cohena, który właśnie napisał książkę na temat tych problemów o Hollow Crown, o władzy u Szekspira, zmaganiach o władzę, dążeniu do władzy, aspiracjach związanych z władzą oraz o tym, jak to jest niebezpieczne zajęcie zdobywać, dzierżyć, dążyć do władzy. Porozmawiamy sobie, dlaczego to jest tak niebezpieczne dzisiaj. Elliot, witamy. Well, thank you. It's wonderful to Dziękuję be with the bardzo się two cieszę, friends, że mogę być tutaj z dwoma starymi przyjaciółmi. Jestem jedynym, który jeszcze ma jakiekolwiek włosy na głowie. And no tie. I bez krawata. No, ja mam rzeczywiście muszkę, tak. Do Polski przyjeżdżam już od pewnego czasu regularnie. Jest to prawdziwy zaszczyt, że mogę tutaj siedzieć w studio z wami oboma. Zawsze bardzo dużo się dowiaduję. Świetnie się bawię. Cieszę się, że mogę być gościem programu. Już cieszę się na to, o czym będziemy rozmawiać. Ja też miałem tutaj ogromną przyjemność poznać pana profesora jeszcze w czasie służby w Sztabie Generalnym. To było dosłownie na kilka dni przed rozpoczęciem inwazji. Pamiętam, jak mapy rozwieszone były tematem naszych dyskusji. Rozmawialiśmy również o strategii i o Marku Aureliuszu i jego przemyśleniach. Tą dyskusję mamy jeszcze niedokończoną i tutaj pan profesor obiecał, że będziemy dalej rozmawiać, czy Marek Aureliusz jest ciągle nam potrzebny. Absolutnie potrzebujemy Marka Aureliusza, chyba jeszcze bardziej niż kiedykolwiek. On był jednak bardzo wnikliwym generałem w trakcie bardzo trudnych czasów, tak jak pan. No, jest autorem, który mówi do nas bardzo otwarcie, ale mamy wiele rzeczy do mówienia. Mam nadzieję, że wystarczy nam czasu, żeby wszystkie poruszyć. Elliot, kiedy po raz pierwszy przyjechałeś do Polski? Czy to nie było wówczas, kiedy
pełniłeś funkcję radcy u Condoleezzy Rice, sekretarz stanu w administracji George'a W. Busha. Radca to jest w zasadzie, można powiedzieć, wiceminister. Taki specyficzny, gdyż nie wymaga on potwierdzenia w Kongresie. To jest bardzo ważna funkcja w Departamencie Stanu. No, taki, można powiedzieć, człowiek do zadań specjalnych. Jest to bardzo nietypowe stanowisko. Tytuł po angielsku to jest radca przy Departamencie Stanu. No i około 100 lat temu to był wicesekretarz stanu, który ewoluowało z czasem. Jest to tak jego swego rodzaju swobodny, strategiczny doradca i Condoleezza Rice rzeczywiście wysłała mnie do Afganistanu, do Iraku. Wszędzie, gdzie tak naprawdę trwała wojna. I wydaje mi się, że ta podróż tutaj do Polski, wydaje mi się, że to było zaraz po rosyjskiej inwazji na Gruzję. Przyjeżdżaliśmy tutaj w ramach takiej serii europejskich konsultacji. To była moja pierwsza wizyta w Warszawie. No i na szczęście nie ostatnia. Rok 2008. O tej inwazji rosyjskiej na Gruzję mówiliśmy. Elliot uważany jest obecnie za jednego z najwybitniejszych amerykańskich strategów. Nie jest już obecnie politycznie zaangażowany, chociaż w swoich czasach swojej kariery eksperckiej był związany z administracjami republikańskimi. Był jednym ze zwolenników amerykańskiej interwencji w Iraku, dzisiaj ocenianej bardzo różnie. Był jednym z inicjatorów, a w zasadzie inicjatorem listu, który przeszedł do historii jako Never Trump, czyli zwolenników republikanów, którzy sprzeciwiali się kandydaturze Donalda Trumpa na prezydenta Stanów Zjednoczonych. A w ubiegłym roku, ponieważ Elliot jest również kolumnistą w The Atlantic, ogłosił taki słynny artykuł, w którym postawił tezę, że prezydent Biden jest po prostu już za stary, aby kontynuować władzę. Więc czy ubiegać się o urząd prezydenta Stanów Zjednoczonych po raz kolejny. Elliot, więc to jest taka opis intelektualisty kompletnie neutralnego politycznie. To jak przeważnie ja opisuję, Sławku, to jest to, że z politycznego punktu widzenia jestem bezdomny. Ale no, coś tutaj trzeba faktycznie dodać. Nie da się zaprzeczyć, że o czymś to mówi, kiedy jest się człowiekiem pozapartyjnym. To znaczy, że oczywiście nie ma się znajomości wysokich miejscach, niezależnie od tego, kto rządzi, ale to znaczy też, że nie trzeba trzymać się jakichkolwiek ortodoksyjnych przekonań. I okazuje się, że było to bardzo wyzwalające, no bo człowiek nagle odkrywa, kim są jego prawdziwi przyjaciele. No. Kiedy mówiłem przeciwko Trumpowi od samego początku, nie w zakresie raczej charakteru niż polityki, no to jest moim zdaniem rzecz krytyczna, ale pozwala to też bardzo dobrze zastanowić się nad samym sobą, powiedzieć, tu się myliłem, to muszę zmienić i wydaje mi się, że jest to rzecz bardzo korzystna. Ja jestem jednak zagorzałym amerykańskim patriotą, chciałbym, aby mój kraj w tej chwili dokonywał lepszych wyborów w przeszłości niż to miało miejsce, no, ale biorąc wszystko pod uwagę, no i tak wiem, na kogo będę głosować. Myślę, że to, o czym chciałbym zapewnić naszych polskich przyjaciół, to jest to, że USA... No cóż, mamy teraz trudniejszy okres, ale jesteśmy bardzo odpornym krajem. Jedną ze świetnych rzeczy w USA jest to, że z powodu naszej federalnej struktury zawsze pojawia się nowa warstwa liderów politycznych, którzy nadchodzą. I na horyzoncie widzimy już kilka takich osób i sądzę, że w ciągu najbliższego dziesięciolecia zobaczymy, jak ci ludzie się wyłaniają z szeregów. Problem, który mamy, my trzej, jak o tym rozmawialiśmy wcześniej, to jest to, że świat będzie bardzo niebezpiecznym miejscem przez te 10 lat. I wydaje mi się, że jest to rzeczą kluczową, aby USA ogarnęły własne podwórko, aby być w stanie poradzić sobie z tym. No bo świat nie będzie na nas czekać. Republika Stanów Zjednoczonych musi znaleźć naprawdę dobrych liderów i szybko. Przeciekawe są te obserwacje kogoś, kto w tej Republice Rzymskiej jest tak bardzo zanurzony.
Nie spotkaliśmy się, chociaż byliśmy w tych samych miejscach, w Iraku i w Afganistanie. Nawet rozmawialiśmy, że to były podobne, że tak powiem, okna czasowe. Strategia nie lubi prędkości. Ona ma takie opóźnienie swoiste. Potrzebuje perspektywy. I jak dzisiaj, tak na chwilę bym się wrócił do tego Iraku, jak dzisiaj wygląda ta strategiczna ocena zarówno trafności decyzji o inwazji Iraku i potem wszystkich tych konsekwencji, które odczuwamy przecież do dziś? Faktycznie. Jest tutaj też rozdział w książce The Big Stick, ta, która leży na samym dole tego stosiku na temat Iraku. Myślę, że jest to bardzo ważne, to, że to napisałem, no bo byłem fanem tej wojny, faktycznie nie wyszła ona tak, jak miałem nadzieję, że wyjdzie. Wiele razy o tym rozmawiałem, ale powiem kilka rzeczy. Na dobry początek. Myślę, że zawsze trzeba cofnąć się do momentu, kiedy decyzja była podejmowana. I to, o czym musimy sobie przypominać, to jest to, jaka była sytuacja w 2002 roku. Nawet abstrahując od zamachów na WTC w 2001, mieliśmy sytuację, gdzie reżim inspekcji wojskowych w Iraku upadł. Nie mieliśmy widoczności tego, co się dzieje w programie jądrowym. Sankcje też się chwiały, więc wyglądało to tak, jakby Irak miał zamiar wyłonić się z tego zwycięsko. Już zaskoczyło nas odkrycie tego, że mieli program wojny biologicznej w 1995 roku. Nie mieliśmy w ogóle świadomości tego, że to istnieje, a dowiedzieliśmy się o tym wyłącznie dlatego, że jeden z ludzi Saddama uciekł i nam o tym opowiedział. Oczywiście była też trauma po zamachach na WTC, co znaczyło, że no, tak jak premier Blair to powiedział, tolerancja na ryzyko spadła. I byłem w Waszyngtonie, kiedy samoloty uderzyły w WTC, kiedy byłem w Pentagonie parę dni później, dym nadal się unosił nad miastem. Zagrożenie tego, że Irak stworzy program jądrowy, Irak, który znowu włoni się z tego silniejszy, było naprawdę postrzegane jako rzecz realna. Takie były okoliczności wtedy. Dobrze to widziałem. I rzeczywiście mogłem popełnić błąd, przeszacowując nasze instytucje, w tym instytucje wojskowe, które miały sobie poradzić z tym wyzwaniem. Bardzo krytycznie w trakcie tej wojny już się wypowiadałem. Mój syn, zaznaczam, był tam w siłach piechoty. Nie byłem zadowolony z tego, jak prowadziliśmy to aż do momentu dojścia do władzy generała Patriusa, naszego wspólnego przyjaciela, który przejął tam rządy. Natomiast wydaje mi się, że świat nie byłby raczej lepszy, gdyby Saddam Hussein nadal żył, takie mam wrażenie. I jakkolwiek problematyczny jest w tej chwili Irak jako państwo, to i tak jest lepiej niż to, co mieliśmy wcześniej. I niż byłoby, gdyby nadal był Saddam Hussein. Nie ma wątpliwości co do tego, że bardzo źle sobie poradziliśmy z tą interwencją i o tym trzeba się zastanowić. Najważniejszy wniosek dla mnie, który z tego wyciągnąłem, to to, że kiedy mówimy tutaj, myślimy o strategii, to trzeba być absolutnie ostrożnym, patrząc na swoje własne instytucje i zastanawiając się, czy poradzą sobie z tym, czego od nich oczekujemy. W tym wypadku obalenie Saddama było rzeczą trywialną w porównaniu z tym, co trzeba było zrobić, kiedy już do tego doszło. I nasze instytucje, okazały się być niedojrzałe. Strategia, dobra strategia jest potrzebna, ale dobre przywództwo strategiczne. Przywództwo strategiczne, powiedziałbym również, że wniosek, który z tego wyciągnąłem, w tym również z bycia w oblicze rządowe, jest to, że pomysły mogą być absolutnie poprawne, ale jest kwestia tego, jak jesteśmy w stanie je wprowadzić w życie. I praktycznie to, co widzimy bardzo szeroko i bardzo bogato, co widzisz też ty, Sławku, to wyłącznie potwierdza. Idea jest rzeczą krytyczną. Pomysł strategiczny to jest rdzeń tego wszystkiego, ale o ile nie ma się pewności tego, że jesteśmy w stanie zrealizować ten pomysł, to nie znaczy on nic. Szanowni Państwo, nie mogliśmy nie skorzystać z okazji, że gości w naszym programie profesor Elliot Cohen, znakomity amerykański ekspert od strategii Stanów Zjednoczonych wobec Bliskiego Wschodu, aby nie skorzystać z jego ekspertyzy w trakcie naszego standardowego, tradycyjnego fragmentu programu, a więc nasz tydzień.
A w naszym tygodniu będziemy omawiać tylko jedno zagadnienie dzisiaj, mianowicie konflikt palestyńsko-izraelski, wojnę w Gazie. No, przed kilkudziesięcioma godzinami Izrael dokonał operacji wojskowej, w efekcie której trzech wysokiej rangi irańskich generałów zostało zabitych. Więc to stanowi jakąś kolejny etap tego konfliktu, w którym zaangażowani są oprócz Izraela, Palestyny, także Liban, Iran, Stany Zjednoczone, Rosja, Unia Europejska. Jest to niewątpliwie konflikt globalny. Elliot, pytanie do ciebie, w którą to stronę zmierza? Ponieważ niewątpliwie Izrael został zaatakowany przez Hamas 7 października ubiegłego roku. No ale ta wojna trwa już wiele miesięcy, nie jest to kilkudniowa wojna. Można powiedzieć, że cele Izraela strategiczne są co najmniej niejasne obecnie, a na tym obszarze, w tym obszarze komunikacji społecznej, polityki publicznej, informowania o własnych celach, Izrael tą wojnę przegrywa. So let me try to frame this in two ways. Postaram się to przedstawić tak. Najpierw popatrzmy na wojnę między Izraelem a Hamasem, a potem umieśćmy to w szerszym kontekście Bliskiego Wschodu, który dotyczy też częściowo Polski. Prowadziłem niewielką grupę ekspertów wojskowych tam pod koniec ubiegłego roku. Podróżowaliśmy po obrzeżach Strefy Gazy, byliśmy też na północy, spotykaliśmy się tam z ludźmi z wojska, z dziennikarzami, ze środowiskiem wywiadowczym i było szereg rzeczy. Po pierwsze, jakakolwiek dyskusja o tej wojnie powinna zaczynać się od tego, jak ogromny był to szok i ból dla Izraela. To, przez co przeszli, żeby przenieść to na nasze polskie rozumienie. Mamy 38-40 milionów ludzi. To jest 4 razy więcej niż cały Izrael. Ekwiwalent tego, co wydarzyło się 7 października, gdyby to miało stać się w Polsce, to by było tak, jak gdyby jednego dnia Białorusi, ale może też gdzieś bliżej, no nie wiem. Nagle jest atak i ginie 5 tysięcy Polaków. 5 tysięcy polskich obywateli, a 1000 zostaje porwanych jako zakładnicy. Tysiące kobiet zgwałconych, torturowane również. Naprawdę to jest tego poziomu trauma, którą ciężko sobie wyobrazić. Ukraińcy przez coś takiego przechodzą teraz. Ale to był potworny atak skierowany przeciwko cywilom. I to jest bardzo ważne, aby pamiętać o tej części. Tam było bardzo szerokie użycie przemocy seksualnej, celowo filmowanej przez napastników. I tortury na tle seksualnym. Nie będę w to wchodzić, ale naprawdę widziałem niektóre z filmików, to jest koszmar. Efekt jest taki, że w Izraelu pierwsze to jest to, że mamy społeczeństwo absolutnie straumatyzowane. Jednocześnie Hezbollah zainicjował serię ataków na północy, co znaczy, że zasadniczo Izrael wycofał cywilów z tego pasa przygranicznego, no i teraz mają masę wewnętrznie wysiedlonych osób. Z perspektywy wojskowej, to, z czym mierzy się Izrael, to operacja w środowisku miejskim w bardzo mocno ufortyfikowanym obszarze. Chyba nigdy nie widzieliśmy walki miejskiej, gdzie miasta są tak ufortyfikowane przez przeciwnika, który miał dosłownie dziesięciolecia, aby przygotować się na ten jeden dzień. Jest bardzo dobrze wyposażony w sumie. I naprawdę jest to strasznie niszczycielskie. Eksperci w wojnie miejskiej, tacy jak John Spencer, mówią, że no, Izrael zasadniczo zrobił z tego o wiele lepszą, czystszą robotę, niż mogłyby to zrobić USA, jeżeli popatrzeć na Mosul. Byłem w Faludży. Widziałem, jak wygląda Faludża. Byliśmy w stanie cywilów stamtąd wyprowadzić, ale to było łatwiejsze wtedy. Więc bez wątpienia mamy masę ofiar wśród cywilów. Nie będę tutaj mówić o tym, ile strat miał Hamas, ponieważ no nie wiemy, ilu mamy walczących, ile to jest cywilów.
To musiało zająć długi czas i myślę, że w tej chwili Izrael efektywnie zaczyna rozmontowywać Hamas. Nie będą w stanie wyeliminować tej organizacji. On będzie istnieć na jakimś niższym poziomie, ale robią to powoli, kawałek po kawałku, ogromnym kosztem. Oczywiście jest pytanie tej podbudowy, ale alternatywy nie mają. Żadne społeczeństwo nie jest w stanie czegoś takiego tolerować. Hamas jest niewiarygodnie radykalnym ugrupowaniem i to będzie trwać. Pytanie brzmi, wydaje mi się, że Izrael nie był na to przygotowany w swoich rozmowach i dyskusjach, to jest to, no dobra, ale co zamiast Hamasu, co go zastąpi? Jest szereg pomysłów. Nie jestem w stanie nawet powiedzieć, na ile dobre albo na ile wykonalne są te idee, ale idea w Izraelu jest taka, że jest bardzo dużo wewnętrznych podziałów. Widać nawet w codziennych wiadomościach, w demonstracjach. Ludzie nie są w stanie się zdecydować, co zrobić. Premier też jest bardzo niepopularny, ale naprawdę jest jednogłośność co do konieczności zniszczenia Hamasu. I wydaje mi się, że dojdzie do tego, że w pewnym momencie albo zabiją, albo pojmają Yahya Sinwara i jego brata Muhammada Deifu. To są ci trzej najważniejsi, bo zabili pozostałych. Prawdopodobnie wtedy będą mogli się wycofać. Ludzie nie są świadomi tego, że kiedy wchodzili, to było tam pięć dywizji. To jest naprawdę ogromna siła. Teraz zeszli do jakichś dwóch, trzech brygad, więc wojna jest zupełnie inna niż miała miejsce ten jakiś czas temu, niż sobie to wyobrażamy. Ale wydaje mi się, że powinniśmy się tutaj niepokoić tym, że nie będą tolerować ataków na północny Izrael przychodzących z Libanu. To jest naruszeniem rezolucji 7101 ONZ. Hezbollah się w to zaangażował. To jest druga część tego konfliktu, która jest o wiele szersza i wydaje mi się, że to jest tak samo niepokojące, nawet bardziej niepokojące. Zasadniczo mamy do czynienia z Iranem, który coraz lepiej sobie radzi ze swoim zasięgiem, sięga do Syrii, do Libanu, do Jemenu, tak jak to widzi. Widzieliśmy Huftich, który prowadzi wojnę cudzymi rękami z Izraelem przez bardzo długi czas i teraz prowadzi taką wojnę cudzymi rękami przeciwko nam. No i gdzie wchodzi to w bezpieczeństwo Polski, to jest ten moment, gdzie niebezpieczna rzecz, którą widzimy w tym świecie, to jest stopniowa łączenie się koalicji, nie sojuszu, zbyt wiele z wewnętrznych tarć pomiędzy Rosją, Chinami a Iranem. To nie jest przypadek, że są irańskie drony, które uderzają w Ukrainę. To dla mnie jest największy problem strategiczny, z którym mamy do czynienia. I jeszcze tylko jedna uwaga. W ubiegłym roku odwiedziłem Kijów, odwiedziłem Izrael i odwiedziłem Tajwan. I we wszystkich tych trzech miejscach odbyłem dyskusję z naprawdę poważnymi ludźmi ze świata polityki i wywiadu i naprawdę umocniło się we mnie wyłącznie przekonanie o tym, że to jest część jednego wzajemnie powiązanego problemu. To jest niezwykle interesujące. Ja oczywiście jakby zupełnie prywatnie interesuję się tutaj jako oficer broni pancernej tak wszystkimi wojnami izraelsko-arabskimi od 1948 roku i to jest zwierzanie z wojskowego punktu widzenia niezwykle interesujące. Pełniłem służbę też na wzgórzach Golan, także tutaj Dolinę Łez objechałem, słynną Valley of Tears, objechałem praktycznie wzdłuż i wszerz, studiując wszystkie bitwy. Natomiast bardzo mnie zaciekawiło, bo kilka tygodni temu rozmawialiśmy w programie na temat tego systemu strategicznego, który składa się z takich trzech podsystemów i każdy z nich ma ten środek ciężkości. Pierwszy to właśnie były Chiny i wspomniany tutaj przez siebie Tajwan. Następnie Bliski Wschód z kluczową rolą Iranu i tym środkiem ciężkości, który jest Izrael. No i oczywiście Rosja, w tym tutaj kluczowa rola Polski i Ukrainy. I na chwilkę jakbym chciał zatrzymać się tutaj z samą operacją w Gazie, ale jak dzisiaj ten system wygląda? I jak są połączone i współzależne te systemy? Cokolwiek się stanie w Tajwanie, na Morzu Południowochińskim, czy wspomniane przez ciebie drony,
które są wystrzeliwane przez Houthi i zmieniają praktycznie całą żeglugę i handel tutaj w tym obszarze. No i to, co z serca nasze tutaj polskie najbardziej troska, czyli kwestia Ukrainy. Jak w takim strategicznym oglądzie wygląda ta współzależność między tymi trzema środkami ciężkości, takie umownie, po profesorsku nazwijmy? To było bardzo ciekawe, kiedy byłem na Tajwanie. Prezydenta bardzo wielu doradców starszych z zakresu bezpieczeństwa. I przesłanie było takie, że najważniejszym, co możecie zrobić dla naszego bezpieczeństwa tu i teraz, jest uzbrojenie Ukrainy. Fascynujące absolutnie to. My nadal mamy broń, którą oni kupili od nas. Kiedy byliśmy w procesie wysyłki, oni powiedzieli, dobrze, nie ma problemu, aby przekazać to Ukrainie, aby wstawić ich przed nas w kolejkę. I pomyślałem, że to było absolutnie cudowne. Niektórzy ludzie, jedni z najlepszych analityków strategicznych w miejscach takich jak Australia, są absolutnie zaangażowani w tę sprawę i od razu tutaj mamy bardzo jasne powiązanie. Wydaje mi się, że jednym z ciekawszych aspektów tutaj jest to, czy demokracje liberalne są w stanie się obronić. Polska doskonale wie, co się dzieje, kiedy się spóźnić, kiedy człowiek jest niezdecydowany, kiedy się nie uzbroić, kiedy nie trzymać się razem. No, to jest część waszej historii. I dla mnie to jest kluczowe w tym wszystkim pytanie. Wszystkie te kraje demokratyczne mogą nie być doskonałe, można je krytykować, ale summa summarum to są społeczeństwa, które wierzą w indywidualną wolność, które wierzą w wolność sumienia, w rządy prawa, które wierzą w to, że ludzie mają prawo do wyboru własnego rządu, które wierzą w wolność wypowiedzi. I są zagrożone. Zagrożone przez koalicję ludzi, którzy absolutnie w to nie wierzą. Pytaliście się tutaj o Gazę na początku. Jedna z rzeczy, która jest ciekawa, to jest w podsystemie Bliskiego Wschodu. To element, o którym nikt nie mówi. Mamy tę słynną opowieść Sherlock Holmes, który mówi nam, że najważniejsza rzecz jest to, to jest jednak pies. No, ale jak to? No jak to są? No, pies nie zaszczekał. To jest problem. Pies, który nie zaszczekał. Pies, który nie zaszczekał tutaj, to są rządy arabskie, które mogą przeciwstawić się Izraelowi. Jeżeli patrzeć na Egipt, Jordanię, Emiraty, Arabię Saudyjską, ich ludzie w tej chwili zaczynają stawać po stronie Palestyny. Rządy stoją po stronie Izraela. Jest potem bardzo dobry powód. Bo Hamas zasadniczo to jest braterstwo muzułmańskie. To jest braterstwo muzułmańskie w Gazie, które jest zagrożenie dla każdego z tych państw. I szerzej to, co widzimy, myślę, że weszło to w właśnie kalkulację Hamasu o tym, żeby uderzyć 7 października, to widzimy historyczną transformację Bliskiego Wschodu z punktu widzenia geopolitycznego, gdzie Izrael, państwa Zatoki, Egipt i Jordania zaczynają domawiać się przeciwko prowadzonej przez Iran koalicji, w którą wchodzą jego poplecznicy, tacy jak Hezbollah, jak Houthi, tak jak to, co mieli w Iraku również. I widać też Emiraty, ale też Arabię Saudyjską, którą chce się modernizować na wiele sposobów. Więc mamy do czynienia z dosyć dobrym takim podtekstem w całej tej sytuacji. No, tu musimy postawić kropkę, jeżeli chodzi o temat wydarzenia. Na pewno będzie jeszcze komentowany. Tak, te wydarzenia ostatniego tygodnia. Niewątpliwie konflikt będzie trwał, będzie się rozwijał. Te strategiczne implikacje no, będą do nas powracać tak czy inaczej, bo tutaj się całkowicie zgadzamy, że mamy do czynienia z rosnącą współpracą, zacieśniającą się współpracą między Rosją i Iranem zwłaszcza, ale Chiny również są zainteresowane zdestabilizowaniem tego globalnego porządku i może nie chcą być postrzegane jako inicjator tej destabilizacji, ale niewątpliwie chcą wyciągnąć korzyści dla siebie. Szanowni Państwo, będziemy wracać do tego tematu w związku z tym wielokrotnie.
No, tak jak powiedziałem, nie mogliśmy nie skorzystać z ekspertyzy Eliota, aby o to go nie zapytać. A teraz przechodzimy do naszego głównego tematu tygodnia. A tematem tym jest władza, polityka i jak oddziaływują na siebie. Oczywiście pretekstem do tej rozmowy o władzy i polityce jest najnowsza książka Eliota Cohena, The Hollow Crown, o właśnie liderach, przywódcach, o władzy, jak ją uzyskują, jak ją sprawują, jak o niej dążą. No właśnie, ale w dramatach Szekspira. Czyli no, pierwsze pytanie, które się do Eliota pojawi. Dlaczego Szekspir? Dlaczego Szekspir? I czy rzeczywiście, żeby coś zrozumieć z władzy i tej rywalizacji o władzę w polityce, trzeba czytać dramaty Szekspira? So, I will say I've had many friends. What are you doing writing a book about Shakespeare? Wielu się mnie pytało o to, dlaczego piszesz książkę o Szekspirze? Przecież pisałem o strategii, o polityce obronności, jestem historykiem wojskowości. A tu większość tego to jest jednak historia wojskowości. Tam widzicie, no i moja nie do końca poważna odpowiedź jest taka, no jestem profesorem, mogę sobie na to pozwolić, takim żartach odpowiadam, ale to jest tak naprawdę o wiele więcej. Kluczową rzeczą w Szekspirze jest to, czym on się interesował. Szekspira interesowały charaktery ludzkie. Interesowała go psychologia człowieka. I im dłużej człowiek poświęci w czasach, w miejscu, gdzie jest blisko władzy, tym bardziej sobie uświadamia, że to jest najważniejsze. Charakter osoby ludzkiej. I Szekspir podchodzi do tego na wiele różnych sposobów. Są dwie inne rzeczy w Szekspirze, które są bardzo istotne, kiedy bada się mechanizmy władzy. Jedno to to, że Szekspir rozumie władzę jako formę teatru. Swoją drogą był polski krytyk, nie też bynajmniej niekontrowersyjny. Jan Kahn, który napisał książkę o Szekspirze w trakcie jeszcze czasów komunistycznych, co też sporo nam o tym mówi. I on rozumie, że polityka jest formą teatru. I większość sztuk Szekspira ma sztukę w sztuce, gdzie ktoś, kto zarządza rzeczami, kto to wszystko ustawia. Na przykład Henryk V jest świetnym przykładem tego, jest aktorem, jest trenerem, jest dyrektorem, jest swego rodzaju scenarzystą. To jest bardzo ciekawy sposób myślenia o polityce. To, co mnie uderzyło, to jest właśnie w noc po inwazji. Doskonale pamiętam, jak rozmawialiśmy chyba 22 czy 1 lutego. I może pamiętasz, jak prezydent Zelenski, idący po ulicy, mówiący, jesteśmy tu, szef sztabu jest tutaj, minister obrony jest tutaj. To był doskonały zabieg aktorski. On jest aktorem w końcu i świetnie to wykorzystał. Więc jaka była najważniejsza decyzja, kiedy się wystawia sztukę? To on mówi, dekoracje i kostiumologia. Naprawdę? Tak, ale to zrobił Zelenski. Ulica Kijowa. Scena, spadające bomby. Kostiumologia? Założył, przecież nie był ubrany w mundur, ale to było około militarne, zielone, ten kolor olive drab. Kto jest z nim? Koledzy? Podwładni blisko? I Zelenski korzysta z języka Churchilla, który jest tak naprawdę językiem Szekspira, o czym zresztą pisze o Churchillu i Szekspirze. Kiedy porównać sztukę tego z tym, jak Putin siedzi gdzieś tam na końcu tego potwornie długiego stołu, spotyka się z tymi ludźmi, którzy boją się do niego podejść, w takim absolutnie pozbawionym smaku pałacu, Zelenski robił to celowo, przeciwstawiając się temu. Ten element teatralizmu jest rzeczą krytyczną, aby pozyskać wsparcie Zachodu, które jest potrzebne. I bardzo często możemy nie lubić tych teatralnych elementów polityki. Nie wolno tego robić. Wielcy liderzy polityczni zawsze tacy byli. Kolejna rzecz w Szekspirze, która jest bardzo cenna, to jest to, że Szekspir pisze szczególnie, tam o tym mówię, w jego sztukach historycznych, no pisałem też o niektórych innych, Szekspir pisze o dworze,
o dworze królewskim. I każda organizacja ludzka jest tak naprawdę dworem. Kiedy byłem dziekanem, miałem swój własny dwór w Waszyngtonie. Ten wielki, imperialny dwór, gdzie spotykali się wszyscy. Urzędnicy w Baltimore, prawda, u naszego dziekana. Mamy króla, mamy księcia, mamy dworzaków, którzy czegoś chcą od królowej, od króla. Mamy też pewnego rodzaju potyczki. I kiedy o tym pomyśleć? To jest bardzo ciekawa metafora. Ostatnie, co nam daje Szekspir w końcu, to jest to, co robi z człowiekiem władzę. I myślę, że summa summarum Szekspir bardzo mrocznie do tego podchodził. Co władza długoterminowo robi z człowiekiem, który ją dzierży. Z tego powodu Szekspir jest absolutnie fantastycznym badaczem liderstwa. Zobaczyłem tę książkę i przeczytałem kilka cytatów. To po prostu na zwyczajnym świecie musiałem kupić, bo nie mam w domu w kolekcji nic z Szekspira. Kupiłem kilka książek, co wzbudziło wielkie zainteresowanie i poruszenie domowników. Zobaczyłem, że Sławek też się przyznał, że zobaczyliśmy też na YouTubie kilka sztuk. No i faktycznie tak jest, że ta polityka, ta władza to jest teatr. Są aktorzy, jest scenariusz, są eksperci od tego, żeby było dobre światło, dobry dźwięk. To jest teatr. I dzisiaj jesteśmy w którymś akcie tej sztuki, jeżeli można użyć takiego w dużym cudzysłowie, w którymś akcie, w której scenie, mówię tutaj o Ukrainie i tym niezwykłym dramacie. Gdybyśmy dzisiaj chcieli prezydenta Putina wsadzić w którąś z postaci szekspirowskich, to czy to byłby Ryszard III, czy może ktoś inny? Well, I think Richard III would be the closest. Się, Ryszard III byłby najbliższy. Ryszard III dla tych, którzy, dla tych naszych widzów, którzy nas oglądają czy słuchają, a nie znają Szekspira aż tak dobrze. On jest najbardziej złym, zdeprawowanym królem u Szekspira. W odróżnieniu od Putina jest dość uroczy, to jest też w nim straszne. Potrafi się zatrzymać, zacząć rozmawiać z ludźmi, z widzowym, czy i mówi, czy możecie mi uwierzyć, ujdzie mi to na sucho. I to jest prawdziwa lekcja, bo on oczarowuje widzów. Jeżeli widzi się naprawdę dobrze wykonanego Szekspira, jedna z rzeczy, które są naprawdę niepokojące, to jest to, że zaczyna się go lubić. Lubić, mimo że jest potwornym bedlakiem, jest mordercą, jest uzurpatorem. I pamiętam przed inwazją na konferencji w Monachium, na której byłem, zanim zjawiłem się w Polsce, większość z moich europejskich przyjaciół, kolegów, ludzi ze wszelkiego rodzaju dopuszczeniem do tajemnicy, uważało, że Putin nie posunie się do ataku na Ukrainę, a jeżeli tak zrobi, to wyrwie sobie mały kawałek i tyle. I myśleli, no cóż, no on jest bardzo takim wyrachowanym politykiem, może być zły, ale jest racjonalny. A ja miałem wątpliwości. I to nie tylko dlatego, że były już ostrzeżenia z Ameryki, którym ufałem, ale też dlatego, że czytałem Ryszarda III przez, nie wiem, 9., 10. raz wtedy czytałem i w tamtej sztuce Ryszard III dopuszcza się potwornych mordów cały czas. Brata każe utopić w beczce z winem. To jest straszny człowiek, potworny, ale przez pierwsze trzy akty tej sztuki on jest inteligentny, bardzo wyrachowany, zaciera ślady po sobie i potem popełnia naprawdę straszną zbrodnię, to znaczy dwóch siostrzeńców 9-11-latków każe udusić w londyńskiej Tower. I kiedy wydaje rozkaz, zasadniczo zwraca się do swojego człowieka i mówi, chcę, żeby te bydlaki zdechły jak najszybciej. I uświadomiłem sobie, czytając to, że on się zmienił. Uszło mu już tyle rzeczy do tego momentu, ale robił to pośrednio, cudzymi rękami. Robił to przykrywając swoje motywacje. A teraz poczuł się komfortowo, poczuł się pewnie, popatrzył na swoje sukcesy, na swoją siłę, na te morderstwa, które się dopuścił i wszystkie filtry nagle z niego spadają. Już nagle uważa, że nie musi się niczego wstydzić. Mówi, tak, zabijcie ich. I to jest ten moment, którego w końcu niszczy. I myślę, że coś podobnego zdarzyło się z Putinem. Jeżeli popatrzeć na to, jak
zrobili Gruzję, jak zrobili Krym, jak zrobili nawet Donbas, w pewnym sensie Syrię, to to wszystko było w białych rękawiczkach. Bardzo bystre, inteligentne i w pewnym sensie nawet pozamiatali po sobie ślady, wiecie, zielone ludziki na Krymie i tak dalej. I miałem takie przeczucie, że on uważa, że już nie musi za sobą zamiatać śladów. I to jest ten moment, kiedy na jednym poziomie człowiek robi się naprawdę niebezpieczny, a z drugiej strony zaczyna się popełniać potworne błędy. Pamiętam tą naszą rozmowę w Monachium w lutym 2022 roku, właśnie o Ryszardzie III i właśnie o Putinie. Pamiętam ten twój argument, że zły człowiek dochodzący do władzy ulega jej złowieszczej, można powiedzieć, magii w sposób szybszy niż człowiek dobry, który po raz pierwszy styka się z jej takim złowrogim trochę urokiem. Pamiętam, że rozmawialiśmy o morderstwach, które popełnił Putin, dochodząc do władzy, o tej słynnej sprawie w 1999 roku, gdy jeszcze jako premier wysadził budynki mieszkalne, cywilne, Rosjan, zabił Rosjan, po to, aby uzasadnić konieczność kolejnej interwencji w Czeczenii. Ale starał się zacierać za sobą ślady, tak, aby nie dało się go tutaj powiązać. A kilka lat później, już jako prezydent Rosji, dokonuje czy zleca zamordowanie Litwinienki, czyli tego oficera FSB, który prowadził śledztwo w sprawie tych zamachów terrorystycznych 1999 roku. Robi to... Czyli morduje tego Litwinienkę w centrum Londynu za pomocą substancji radioaktywnej, polonu. Nie ukrywa, że wysyła tam tajnych agentów po to, aby w blasku fleszy, można powiedzieć, na oczach całego świata dokonać zemsty. Wydaje się, że Putin jest taką szekspirowską postacią wręcz. Analogie z Ryszardem III nasuwają się same. Faktycznie, takie porównanie, chociażby morderstwa Borysa Niemcowa z morderstwem Nawalnego. Obydwaj byli zamordowani przez na pewno rosyjskich lakierów, ale z Niemcowem przynajmniej udawali, że będą robić jakieś dochodzenia, a z Nawalnym to jest takie, chcemy go zabić przed wyborami. Wiem, że przyciągnie to sporo uwagi. Trudno. Ciała nie będziemy wydawać rodzinie przez dłuższy czas. Myślę, że znowu jest ten moment, kiedy on zdecydowanie bardziej chce robić rzeczy otwarcie i przez to, z jednej strony, tak jak powiedziałem, sprawia się bardzo niebezpieczne, ale to znaczy też, że coraz więcej błędów zaczyna przepuszczać, coraz więcej ludzi zaczyna się go po prostu bać. Jest też o wiele delikatniejsza wersja, która dzieje się z porządnymi politykami, ponieważ sporo czasu spędziłem w Białym Domu. Miałem szereg spotkań z prezydentem Bushem, ale zanim. Nawet przed i po dojściu do władzy. I kiedy wchodzi się do wolnego gabinetu, to człowiek jednak zaczyna się pilnować z tym, co mówi. Kiedy prezydent prosi nawet o otwartość, to za pierwszym razem, jak poszedłem z nim porozmawiać o Iraku, wyszedłem myśląc sobie, trochę się jednak hamowałem. Za drugim razem się nie hamowałem, bo tam mojego syna mieli właśnie rozmieszczać w batalionie piechoty. Powiedziałem, przypominałem sobie o tym, zanim wszedłem, żeby troszkę być bardziej ostry niż zazwyczaj o tym mówię, ale jest to bardzo, bardzo trudne. I myślę, że w dowolnym stanowisku, gdzie człowiek ma władzę, nawet jako dziekan, czy kiedy miałem jakiekolwiek inne elementy władzy, człowiek rozumie, że nie usłyszy tych złych wiadomości. Ludzie nie powiedzą ci, nie, to jest zły pomysł, nie róbmy tego. Nikt ci nie powie, słuchaj, mamy poważny problem. Chyba, że aktywnie zaczniesz ludzi o to pytać. I wszystko to jest nieskończenie gorsze w systemie takim jak rosyjskim. Książkę tutaj opierasz na takim schemacie
I też zawarty jest jak gdyby w sztukach Szekspira, że jest zdobywanie władzy, potem jej sprawowanie i na koniec utrata. I tak pomyślałem sobie, że Putin jest chyba w tej ostatniej fazie już teraz. Także jego zachowania, to o czym rozmawialiśmy, yes, i standardy, tak, czy wysiłek, czy też sposób komunikowania tej władzy był inny jak zdobywał, inny jak ją sprawował w tych szczytowej swojej, że tak powiem, etapie kariery politycznej czy prezydenckiej. I inaczej to wygląda teraz, kiedy ewidentnie tą władzę z wielu powodów, tak, i z takich zwykło ludzkich, no po prostu już ma swoje lata, widać, że ten system jest mocno rozchybotany. I gdybyś tutaj poszukał tych analogii też szekspirowskich, to jaki los, korzystając tylko z Szekspira, tak, mógłby, czy może się przytrafić Putinowi w tej ostatniej fazie, czyli utraty władzy? That's interesting. Well, he's not going to be bardzo ciekawe, bo raczej nie będzie on tak jak król Lear, który chce oddać królestwo, ale nadal pragnie ze wszystkich benefitów. No, może ma taką nadzieję, no, ale dla króla Lira to jednak nie działa zbyt dobrze. Może być tak jak magik Prospero, który mówi, że w ogóle to rzuca, bo chce zostać dobrym człowiekiem. Tego raczej Putin chyba nie zrobi. Myślę, że to będzie raczej tak jak inne postaci, które trzymają się tej władzy desperacko, aż do samego końca, jak Ryszard III. Do momentu, kiedy ktoś mu ją wyrwie, przeważnie, do tego momentu będzie w stanie wszystkich zastraszać i wybierać ludzi, którym mogą ufać, którzy nagle zwrócą się przeciwko niemu. I przez to będzie stawać się coraz bardziej jak Putin, chyba coraz bardziej paranoidalny. Jeżeli mogę trochę odejść od Szekspira, myślę, że w systemie rosyjskim widzieliśmy bardzo wyraźnie, jest to jeden z powodów, dla których jestem troszkę bardziej optymistyczny, patrząc na Ukrainę niż inni. Widzimy wszystkie słabości Ukrainy, widzimy, jak przemieszcza się linia frontu, widzimy nasze własne porażki, nieumiejętność dostarczenia tego, co jest im potrzebne. Od czasu do czasu mamy takie okienka, kiedy możemy zajrzeć w rosyjski system, na przykład Prigozhin, albo ten niedawny atak terrorystyczny, który nie sądzę, żeby była to prowokacja. Myślę, że to autentycznie był atak państwa islamskiego. To jest szekspirowskie. Z punktu widzenia tego, że jeżeli poczytać Szekspira precyzyjnie, Lincoln swoją drogą uważał, że Szekspira należy raczej czytać niż oglądać, to zobaczymy, że Szekspir przemyca w szeregu swoich sztuk takie bardzo krótkie okienka jasności. Weźmy taki przykład, na przykład w Henryku V, sztuka, gdzie mamy wielkiego bohatera szekspirowskiego, ma daje te cudowne wystąpienia, fantastyczne mowy, ale są takie te chwilki, kiedy na przykład rozkazuje egzekucję wszystkich francuskich jeńców. Króciusieńki epizod, w ogóle wyjęte z wersji filmowych, no bo jakby nie pasuje z tym, jak chcemy widzieć Henryka V, ale nagle pojawia się takie okienko tego, kim jest ten człowiek naprawdę, absolutnie bezlitosny. I myślę, że w bardzo podobny sposób widzimy system rosyjski, gdzie od czasu do czasu mamy taki moment, błysk widoczności, bo cały system jest na tyle kontrolowany, że nie ma tego części i potem łatwo jest o tym zapomnieć. Natomiast na to zwraca nam uwagę Shakespeare, że zapominamy na przykład, że Henryk V kazał wymordować jeńców, ale mamy takie, ale zaraz, jakby chwila, czy ten człowiek jest naprawdę aż takim bohaterem? W podobny sposób widzimy te przebłyski słabości systemu rosyjskiego. Trzeba o tym myśleć, trzeba o tym pamiętać. Chciałem wrócić do władzy, bo ta książka nie jest o Szekspirze. Ta książka jest o władzy i jaką siłę oraz jaki powab jest z nią związany. No, ludzie o władzę rywalizują. I ty, opisując sposób postrzegania władzy przez Szekspira, starasz się zaprezentować pewien akademicką wizję, jednocześnie mając to doświadczenie z Białego Domu, doświadczenie z Departamentu Stanu. Więc moje pytanie jest takie. Czy przypadkiem twój sposób postrzegania władzy nie jest zbyt akademicki? Politycy mogli
taki klasyczny zarzut polityków jest taki, że akademicy nic nie wiedzą na temat władzy i jej sprawowania, że mają jakieś modele dość hipotetyczne, natomiast bardzo chętnie udzielają władcom rady. Od czasów Platona mamy z tym problem. Platon uważał, że najlepszymi politykami byliby filozofowie. Czy rzeczywiście akademicy, profesorowie, naukowcy są jakoś władzy czy interpretowania władzy przydatni? Czy ich sposób postrzegania jest prawdziwy, można tak powiedzieć? Jakie jest twoje doświadczenie w tej sprawie? Bo z politykami miałeś wiele doświadczeń. Z tej perspektywy jestem chyba trochę inny od większości profesorów. W książce absolutnie celowo poruszam swoje własne doświadczenia i to, co widziałem, bo tak jak mówisz, byłem w rządzie USA wielokrotnie, sporo czasu spędziłem w otoczeniu ludzi bliskich do kręgu władzy i mam nadzieję, że nie jestem takim profesorem literackim. To nie jest książka profesora, akademika, teoretyka. To napisał ktoś, kto, mam nadzieję, zna nie tylko Szekspira, ale też dość dobrze poznał realny świat. Co powiedzieć? No cóż, po pierwsze zrozumienie czegoś i zrobienie tego to są dwie zupełnie różne rzeczy. Myślę, że jest to absolutnie możliwe, aby rozumieć. Jest taka rola, którą mogą odegrać ludzie z zewnątrz, w tym również akademicy, poprzez zrozumienie, zobaczenie tego, co się dzieje i pojęcie tego. Więc jeżeli chce się na przykład człowiek dowiedzieć, jak zrozumieć niektóre z błędów ludzkiego osądu, których się dopuszczamy, to jest fantastyczna książka niedawno zmarłego Daniela Kahnemana, bardzo słynnego psychologa kognitywnego. Thinking Fast and Slow, myślenie wolno i szybko. Na polski na pewno było tłumaczenie, więc fantastyczna książka, ale Daniel, czy chciałbym, żeby Kahneman kandydował do rządu? Nie, bo chyba większość czasu mówiłby, o, zobacz, jakie ciekawe, to jest fajne, jaki ciekawy błąd, który popełniają ludzie, kiedy o tym myślą. Ale rozumienie to jest zupełnie coś innego od praktyki. Natomiast w dużej mierze, niestety, większość akademii prawdopodobnie jak wielu artystów też nie jest zbyt dobrymi politykami, ponieważ my jesteśmy nagradzani za osiągnięcia indywidualne. A w polityce, szczególnie w wojsku, na wojnie, to jest jednak sport zespołowy. No i nikt nie uczy nas, jak zostać liderami. Ja miałem to szczęście, że dane mi było spędzić całą karierę z wieloma fantastycznymi liderami wojskowymi i nie tylko wojskowymi, ale większość akademików nie ma takiego doświadczenia praktycznego i niektórzy z tych, którzy muszą zarządzać dużymi firmami, szczególnie naukowcy, muszą sobie zarządzać laboratoriami i tak dalej, ale tak jest inna rzecz. No i ich życie jest życiem poświęconym jednak rozsądkowi. Przekonanie, że można racjonalnie coś zrozumieć, pojąć i coś z tym zrobić. A to wcale niekoniecznie sprawia, że jesteśmy wyczuleni na wymiar ludzki tego, co się dzieje. Wcale nie znaczy to, że ma się dobry osąd. Pamiętam, jak byłem kiedyś w rządzie, miałem taką rozmowę z kolegą Erykiem Edelmanem, który był podsekretarzem obrony i polityki. Podróżowaliśmy bardzo dużo razem w różne miejsca i on powiedział coś swoją drogą. Miał doskonałą karierę w służbie polityki zagranicznej, był ambasadorem w Turcji, Finlandii, służył też w Białym Domu i mówi, wiesz co, Elliot, na naszym stanowisku to tobie i mi płacą nie za to, co wiemy, ale za nasz osąd. I wydaje mi się, że kariera akademicka, naukowa wcale niekoniecznie daje człowiekowi umiejętność dobrego sądu. Można mieć dobry osąd, znam bardzo wielu liderów akademickich, nie znaczy to, że ktokolwiek jest z tego wyłączony, ale wcale niekoniecznie oznacza to, że tworzy ona taką umiejętność. Jeśli można zapytać, bo faktycznie ten kluczowi przywódcy świata czytają Szekspira. Ja byłem zainspirowany, pamiętam nasze spotkanie, książkę, którą dostałem, Supreme Command, którą dostałem, a właściwie podglądnęłem, że czytał ją jeden z polityków. Postanowiłem rzucić okiem, bo to jest książka o tym najważniejszym, najwyższym, tak, poziomie przywództwa.
I ta książka, Eliot, tutaj żołnierzy nie stawia generałów w jakimś takim specjalnie dobrym świetle, to, co cenię oczywiście w tej książce. Tutaj opisujesz czterech takich wielkich przywódców świata. Jest tutaj prezydent Lincoln, jest tutaj Churchill, jest Ben-Gurion i Clemenceau. Dwóch z nich czytało Szekspira, bo o tym dowiedziałem się z książki Hollow Crown. No Ben-Gurion, nie wiem, czy miał czas czytać Szekspira, a Clemenceau nie czytał pewnie dlatego, że z wiadomych powodów. I ta władza wygląda cały czas tak samo. Co według ciebie dzisiaj widać po efektach sprawowania władzy u Lincolna i Churchilla, że mogli się inspirować, raczej czytać, tak jak tutaj mówisz, że właśnie Lincoln powiedział, żeby raczej się zagłębiać w czytanie, a niekoniecznie w piękne sztuki, które gdzieś są tam wystawiane. To co dzisiaj widać, czy które z tych elementów tego leadershipu, przywództwa właśnie Lincolna i Churchilla wskazywałyby na to, że czytali z uwagą? So first I should just to make you feel better about przede wszystkim, abyś się lepiej pomyśleli o tym, jak traktuje tych generałów. Dobrze. To było czterech naprawdę fantastycznych liderów rynku cywilnego. Gdybym miał opisać książkę o innych cywilach, no to uwierzcie mi, że naprawdę wypadliby na tym ślejszego gorzej niż generałowie. Nie chcę, żebyście myśleli, że jestem uprzedzeni wobec generałów. Nie jestem. Natomiast chcę powiedzieć tutaj o Lincolnie, Churchillu, ale wszyscy czterej autentycznie bardzo dużo czytali. I na wiele sposobów to jest jedna z rzeczy, która ich odróżnia od współczesnych im polityków. Izraelczycy zachowali nadal dom Ben-Guriona w Tel Awiwie i to jest moja idea domu. To jest naprawdę od podłogi do sufitu książki, wszędzie książki, w 8 różnych językach. To jest człowiek, który nie miał zbyt wiele formalnej edukacji, ale naprawdę łapczywie czyta, tak samo jak Clemenceau. Wszyscy czterej bardzo efektywnie też pisali, więc to byli ludzie naprawdę głębokie myśli, tak bym powiedział. Z Lincolnem i Churchillem jeden i drugi uwielbiali czytać Szekspira. Churchill faktycznie chadza na przedstawienie, jest ta słynna anegdota w mojej The Hollow Crown, gdzie był bardzo słynny brytyjski aktor Richard Burton, który jest swoją drogą Walijczykiem, nie Anglikiem, ale no brytyjski w każdym razie, który grał Hamleta w 1949. No i mówi, powiadano mu, że stary, w sensie Churchill, będzie na widowni. No a to jest Hamlet. Więc wszystkie te fantastyczne przemowy i wygłasza te przemowy i słyszy ten hałas i uświadamia sobie, że Churchill recytuje to samo słowo z nim, co on w tej chwili wygłasza z pamięci. No i próbuje przyspieszyć, próbuje zwolnić, nie jest w stanie zrzucić Churchilla, który cały czas mówi ramię w ramię z nim, absolutnie poruszony tam. No i w trakcie przerwy, wstrząśnięty, prawda, wraca do garderoby, ktoś puka do drzwi, no i stoi w drzwiach Churchill. I Churchill mówi: Lordzie Hamlet, czy mogę skorzystać z waszej miłości łazienki? Ale zarówno Lincoln, jak i Churchill, to co wyciągnęli z Szekspira, przede wszystkim to był język. I to widać. Widać u jednego i drugiego. Na przykład słynne przemówienie Churchilla, będziemy walczyć na lądowiskach. To są czysto szekspirowskie rymy. Dla Lincolna z kolei książka, która go ukształtowała, to był Szekspir, którego czytał dosłownie do dnia śmierci. No i Biblia Króla Jakuba, bardzo słynne tłumaczenie nadal z punktu widzenia jakości języka angielskiego. No i to jest język znowu szekspirowski, bo to jest pod Królem Jakubem, naprawdę niesamowite. Więc powiedziałbym, że przede wszystkim to jest kwestia języka. Jakkolwiek powiedziałbym też, że dało im to pewną głębię rozumienia charakteru ludzkiego, która też była kluczowa. Nie to, żeby obydwa nie popełniali błędów, no bo w dowolnym, poważnym przedsięwzięciu błędy się popełnia. Ale myślę, że w dużej mierze mieli bardzo dobry osąd na temat charakteru ludzkiego i pośrednio Szekspir pewnie odegrał bardzo dużą rolę u nich. Przede wszystkim przez język. I jeśli mogę jeszcze o czymś tutaj wspomnieć, nie wiem jak to gra po polsku, ale w naszym angielskim, kiedy mówi się o retoryce,
To jest raczej taka negatywna konotacja, to znaczy takie tanie gadanie, prawda, nieszczere, nieprawdziwe. Kiedy tak naprawdę retoryka, arystotelejska retoryka, to jest mowa, która przekonuje ludzi. I część tego, co wszyscy czterej ci liderzy, szczególnie Lincoln i Churchill, byli tak skuteczni, to była właśnie potęga słowa mówionego, potęga słowa pisanego. Myślę, że utraciliśmy tę zdolność. Na pewno w świecie anglojęzycznym. Posłuchać przemówień Cycerona. Absolutnie. Cyceron, Shakespeare. Cała masa fantastycznych. Daniel Webster w USA. Mógłbym naprawdę dać wam tutaj całą listę do przeczytania dla polityków. O strategii, my cały czas tutaj rozmawiamy o klasycznej literaturze. Rozmawiamy w zasadzie o władzy, dlatego że z władzą jest zawsze związana komunikacja. Wspomniałeś, Eliot, że pewnymi takimi modelami przemówień politycznych dla wielu liderów anglosaskich były właśnie mowy wielkich bohaterów, przywódców opisanych przez Szekspira. Moje pytanie trochę nawiązuje do tego, o czym mówił Rajmund. Zmierzę do tego, aby zapytać cię o uniwersalność tego przekazu. Bo mówisz, że jednak język angielski jest nośnikiem tego modelu. Mówisz o języku Szekspira, o szekspirowskich bohaterach. Siłą rzeczy oddziałują one najmocniej, najsilniej właśnie na polityków, liderów, czy oddziaływały. Brytyjskich, amerykańskich, Churchill, Lincoln jako takich czołowych, można powiedzieć, wzorowych naśladowców mów Szekspira i jego bohaterów. Moje pytanie jest, zmierza do tego, a co z innymi przywódcami na świecie? Sam się kiedyś zastanawiałem, kim mówią polscy przywódcy, kim mówią polscy politycy. Moja taka robocza odpowiedź była, że mówią kaznodziejami, mówią kazania, głównie wygłaszane przez proboszczów, bo to jest taki najbardziej charakterystyczny model. Z jednym wyjątkiem. Jan Paweł II, Wojtyła. On mówił trochę szekspirowskim językiem. Właśnie miałem zamiar. Bo oczywiście znał Szekspira, często pewnie go odgrywał w młodości, znał te dramaty, sam pisał dramaty. Można powiedzieć, że gdybym miał porównać wielkie przemowy wygłaszane przez Lincolna, Churchilla, to Jana Pawła II, papieża, Wojtyłę bym gdzieś postawił bardzo blisko. To jest podobna retoryka, sposób, umiejętność przekonywania. Uniwersalność czy Szekspira, o to pytam. W trakcie jednej z moich wizyt w Polsce, co roku w trakcie naszej przerwy wiosennej w zajęciach wosiłem grupę około 40 studentów i 5-6 osób z fakultetu, aby badać tam kampanie wojskowe. Byliśmy w Polsce. Właśnie mieliśmy wycieczkę śladem kampanii 1939 roku, ale zaczęliśmy w Gdańsku. Zaczęliśmy od Westerplatte. I jeden z kolegów, profesor Jakub Griegel z Uniwersytetu Katolickiego, znał Jana Pawła II, jego ojciec bywał w Watykanie i doskonale pamiętał on to przemówienie Jana Pawła II na Westerplatte, o tym, jak wszystko to w pewnym momencie, tak jak powiedział, ta chwila Westerplatte. To było niesamowicie poruszające. Kiedy byliśmy tam, w tym miejscu, słyszeliśmy jego słowa. Absolutnie. Zgadzam się, faktycznie są słynne. Pytanie tego, ile miał różnej dywizji papież, ale to pokazuje, jak głupie są takie komentarze, kiedy myśli się o Janie Pawle II. Zero dywizji, prawda? Nawet nie miał ochroniarza jako takiego, ale popatrzcie, co były w stanie zrobić jego słowa. Czasami nie doceniamy tego, ile może zrobić słowo. Nawet jeżeli nie jest się człowiekiem szczególnie elokwentnym, to przemówienia są rzeczą niezmiernie ważną. Być może krytykuję administrację Bidena. Nawet jakby bardzo się cieszę z tego, że zrobili tyle dla Ukrainy, co zrobili. Cieszę się z tego, że
stali ramię w ramię z Izraelem, prezydent nie był w stanie wyjaśnić Amerykanom. Dlaczego? I to jest istotne, to jest istotne. Dlatego właśnie o to walczymy, o to chodzi, to robimy. I nie trzeba być Churchillem, nie trzeba być Lincolnem, ale pamiętam jako chłopiec, młody jeszcze, dzieciak, przemówienie inauguracyjne Kennedy'ego. Nie wiem, jak to się tłumaczy na polski, ale po angielsku to jest naprawdę niesamowicie potężne przemówienie. Nie pytajcie, co może dla was zrobić kraj, pytajcie, co wy możecie zrobić dla kraju. Swoją drogą, to jest czysto, czysta retoryka. Shakespeare z tego bardzo często korzysta. To jest chiasma, kiedy się odwraca rzeczy, albo kiedy pomyśleć o Reaganie, D-Day, czy też idąc aż do muru berlińskiego. Ci liderzy przypominają nam, że mowa jest rzeczą ważną. I niestety nie jestem w stanie podać przykładów wielu współczesnych polityków, którzy mieliby tę umiejętność. Być może miał to Clemenceau. Był bardzo takim zagorzałym mówcą parlamentarnym. Ktoś, kto może nie jest szczególnie popularny w Wielkiej Brytanii, ale jednak Borysa Johnsona bym tutaj wymienił. Na początku rosyjskiej inwazji na Ukrainę nie tylko za to, że tam pojechał, co było niezmiernie ważne, ale za to, co i jak powiedział. Co nie było zaskakujące, biorąc pod uwagę to, jak bardzo doskonale wiedział i jak jest osadzony w literaturze. To była to słynna sentencja i tutaj wszystkim też polecamy, zwłaszcza w rocznicę tego wspomnianego przez ciebie 1939 roku, żeby na tym Westerplatte przeczytać to słynną sentencję Jana Pawła II, który mówi, że każdy ma swoje Westerplatte. Exactly. Dokładnie tak. No i oczywiście papież mówił wtedy do ludzi młodych. Czasami najpotężniejszą retoryką jest retoryka najprostsza. To widać u Szekspira. Ale mówiąc o Janie Pawle II, nie lękajcie się, nie lękajcie się. No właśnie, ale chciałem zapytać o dwie rzeczy w zasadzie. Obie są jakoś z Niemcami związane. Ponieważ w swojej książce mówisz o tym, że po pierwsze Szekspir nie miał żadnego ideologicznego podejścia. Nie był demokratą, jakbyśmy go chcieli, moglibyśmy dzisiaj go opisać. Raczej miał negatywny stosunek do władzy w ogóle, dlatego że uważał, że władza jest groźna. No właśnie, ale te przykłady, które w swojej książce podajesz, podajesz przykłady jednak demokratycznych liderów. Albo takich liderów, którzy, no jak Juliusz Cezar, zostali trochę przez demokrację władzy pozbawieni w pewnym sensie, prawda? No, Brutus wykonuje jakąś wolę ludu, można powiedzieć, ponieważ obawia się, że Cezar stanie się dyktatorem, czyli zniszczy republikę, dlatego go zabija. No właśnie, ale jednocześnie piszesz o tym, że naziści jakoś lubowali się w Szekspirze, czyli odnajdywali jakieś źródło inspiracji. Jak to jest? Znaczy, gdzie te ustroje oddziaływują na liderów? Ponieważ liderzy, o tym mówiłeś przed chwilą, mówiłeś o parlamentarnych mowach, mówiłeś o demokratycznych przywódcach, którzy jednak starają się przekonać parlament do swojej polityki. No właśnie, czyli przemówienie jest ważne zarówno dla demokratycznego przywódcy, jak i dla autorytarnego, jak naziści, prawda? Jak bardzo czarnego, można powiedzieć, charakterów. Jaką rolę ten przekaz polityczny szekspirowski odgrywał w historii, odgrywa obecnie? System a polityk. Jak to oddziaływuje na polityka? Ustrój. A zatem co do nazistów i Szekspira. Zacznijmy od własnych poglądów politycznych samego Szekspira. Bardzo słynny krytyk Samuel Johnson powiedział, że Szekspir jest zwierciadłem świata. I dokładnie tak to wygląda. I chyba tak on się rozumiał. On nie jest tam obecny po to, aby cokolwiek argumentować. On musiał być bardzo ostrożny, mówiąc o jakichkolwiek poglądach politycznych. Wiemy, że istniał, wiemy, że napisał. Te sztuki mamy.
jego listy, korespondencje, ale żadne z nich nie mają w sobie ani elementu polityki, bo w jego czasach można było za to zapłacić drogo. Shakespeare jest najbardziej uniwersalnym autorem, najszerzej tłumaczonym autorem w ogóle, ponieważ jest tak słynny. Miał dużo bardzo dobrych tłumaczy. Mam nadzieję, że i polskie tłumaczenia są tak samo dobre. Niemieckie tłumaczenie Shakespeara, Manama Schlegela, jest podobno bardzo, bardzo dobre. Niemcy twierdzą, że jest lepsze niż oryginał. Nie do końca im w to wierzę, ale... Więc mieli świetną niemiecką wersję. I kiedy naziści doszli do władzy, oczywiście przez dużą część niemieckiej tradycji literackiej, ponieważ była ona albo liberalna, albo mieliśmy ludzi, którzy byli Żydami, czy też byli konwertytami, jak Heinem. No nie można było mieć Goethego, nie można było mieć wtedy Heinego. Ale Shakespeare był dostępny. No i miał oczywiście jedną sztukę, która w pewien sposób jest antysemicka, to jest Kupiec Wenecki, prawda? Jakkolwiek Szylach ma jeden z najlepszych kawałków tam akurat w tym. Ja nikt nie ma mu się jak przeciwstawić, ale naziści zobaczyli w Szekspirze w szeregu jego sztuk. To jest przede wszystkim idea takiego Führera, lidera i bydła prostych ludzi. Coriolanus jest chyba najlepszym przykładem tego. To jest akurat o rzymskim generale, który de facto zostaje zdrajcą i absolutnie gardzi on tłumem. W pewnym sensie ludzie są w stanie znaleźć u Shakespeare'a, bo jest on tak różnorodny. Mogą znaleźć tam postaci, z którymi mogą się utożsamić. No i oczywiście te postaci wszystkie są bardzo podatne na interpretację. Te postaci są ukształtowane przez świat, w którym dorastają, w którym znajdują się, ale Shakespeare podchodzi do tego też bardzo swobodnie. Shakespeare bardzo szeroko czytał, był dobrze oczytany, ale widzimy, że historię, niezależnie od tego, czy antyczną, współczesną, bierze i się w nią gra, aby była bardziej tematyczna. W Henryku V, przepraszam, nie w Henryku V, w Henryku IV, w części pierwszej, gdzie książę Hal ma zostać Henrykiem V, jego wielkim rywalem był niejaki Terry Hotspur. I Shakespeare, ponieważ dramatycznie lepiej to działało, robi tak, że są rówieśnikami. Zabijają się. Hal zabija Hotspura na polu walki. Tak naprawdę Hotspur miał 25 lat starszy był niż książę Hal. Ale wtedy nie wyglądałoby to dobrze. I robi masę takich rzeczy, bawi się, przeszuca sobie te fakty. Powiedziałbym, że Shakespeare nigdy tak naprawdę nie odzwierciedla, nie pokazuje ludzi jako produkt ich własnego środowiska. Myślę, że jest w nim zbyt dużo przekonania, zbyt dużo wiary w siłę indywidualnej postaci, aby coś takiego zrobić. Więc tak, jeżeli patrzymy na to w ramach dworu królewskiego, no to jest dwór, są królowie, arystokraci, tak dalej. Jeżeli jest to antyczny Rzym, no to są ludzie, są trybuni, prawda, są patrycjusze. Dekoracje się zgadzają. To są dekoracje, w ramach których się działa, ale wewnątrz tego postaci mogą być absolutnie zróżnicowane. To oczywiście tutaj sobie nie daruję takiego połączenia pomiędzy twoją taką osobistą fascynacją swoistą Shakespeare'em, ogromnym doświadczeniem strategicznym, no ale też tym, że obserwujesz tą rzeczywistość strategiczną wokół. Jak tutaj nad Wisłą, tu w Warszawie, w Polsce, jakie miałbyś rekomendacje, łącząc tak troszeczkę Shakespeare'a z tą strategią klasyczną, ale też tym, co tutaj widać, czy jest coś takiego, co jest ponadczasowe, co kilkaset lat po Szekspirze ciągle by obowiązywało i byłoby taką swoistą rekomendacją dla nas? Mówiąc o sobie, czysto osobiście, to było dość daleki skok, żeby napisać książkę o Szekspirze. Raczej nie tym się zajmuję.
Ale samo napisanie książki, przeczytanie bardzo precyzyjne tych sztuk, to jest raczej kwestia ciekawości. I wydaje mi się, że wielu z nas w miarę upływu lat gubi gdzieś tę ciekawość, chęć próbowania czegoś nowego na rzecz tego, żeby iść rzeczami utartymi. Ja mogę oczywiście pogratulować wyłącznie tego, kiedy myśli się o strategii, kiedy idzie się w kierunku rzeczy nowym, bo środki walki zawsze się zmieniają. Okoliczności zawsze się zmieniają, a to, co jest najbardziej niebezpieczne, to jeżeli człowiek przestanie być ciekawy, jeżeli przestanie się zastanawiać, czy może jest jakieś inne ujęcie, o którym nie myślałem. To jest część historii Izraela o 7 października. I wydaje mi się, że mamy pewien wniosek strategiczny, który wypada z tego wyciągnąć, ale najważniejszą rzeczą jest to, że jest to coś, w co coraz bardziej wierzę, najważniejszą rzeczą jest charakter waszego przywódcy. Kim jest ten człowiek? Kim jest ta osoba? I po pewnym czasie zawsze sprawdzam studentów, jeśli mówią o kimś, kto jest taki bystry, mądry i tak dalej, szczególnie w Waszyngtonie, w tym kontekście zawsze mówię, dobra, bystry, inteligentny to nie ma znaczenia. Naprawdę można, można sobie wynająć bystrego, inteligentnego człowieka, ale nie można wynająć, nie można kupić, nie można nawet na kredyt wziąć charakteru i osądu. I to dotyczy się szczególnie w czasach takich jak dzisiaj, w czasach niebezpiecznych. No, nie moglibyśmy sobie wybaczyć, gdybyśmy nie próbowali cię zapytać o współczesny świat, współczesną rywalizację mocarstw, współczesnych liderów. No może ja zacznę od takiego bardzo prostego pytania. Czy Donald Trump z jednej strony, a z drugiej strony Joe Biden, czyli wygląda na to, że dwóch rywalizujących o urząd prezydenta Stanów Zjednoczonych polityków można porównać do jakichś charakterów szekspirowskich, gdzie tutaj jest, który to jest model twoim zdaniem? Pisałeś o prezydenturze i sposobie sprawowania władzy obu tych polityków. Znasz ich bardzo dobrze. Czy Szekspir znalazłby coś interesującego w ich charakterach, aby zrobić z nich sztukę? Zawsze mogę zadać to pytanie. To jest zawsze kwestia Trumpa, prawda? Zawsze się do Trumpa sprowadzi, kiedy ludzie mnie pytają. Pytanie, kim jest Biden? Ale jest to pewien błąd, kiedy próbujemy powiedzieć, no to jest to, a to jest tym. Nie. Ludzie robią coś takiego z Trumpem, tak? Jest nawet ten słynny występ w Central Parku w Nowym Jorku. Juliusza Cezara, gdzie Juliusz Cezar jest grany przez człowieka dosyć takiego postawnego, który ma długi czerwony krawat i takie te pomarańczowe włosy, prawda, ale oczywiście było tym straszny huk, czy nawołujecie do zamordowania Trumpa i tak dalej. Nie, on nie jest Cezarem. Cezar był przede wszystkim wielkim żołnierzem. No serio, no, Trump uciekł przed poborem do Wietnamu, więc umówmy się. No. Nie jest Macbethem, nie jest Ryszardem III, bo ludzie też ich do niej porównają, bo znowu, no Macbeth, obydwa byli fantastycznymi żołnierzami. Trump nie jest żołnierzem. Może być też zły żołnierz, wiemy o tym, tak, ale to są tak czy inaczej cnoty żołnierskie, które są uniwersalne. On nie ma żadnej z nich. Nie jest tak wyrachowany jak Ryszard III. Ryszard III jest niezmiernie wyrachowany. Charakter, do którego byłby najbliższy, postać, a nikt nie może mi tutaj zaprzeczyć, bo nigdy tego nie czytali, tego, o czym będę teraz mówić, to jest Cymbeline. Cymbeline to jest bardzo dziwna sztuka o starożytnej Brytanii, Rzymie, parę rzeczy przemieszanych. I podstawowa intryga jest taka, że mamy króla, którego pierwsza żona zmarła, on wychodzi znowu bierze sobie żonę, jego córka z pierwszego małżeństwa to jest kobieta o imieniu Inigen, która jest jedną z najciekawszych bohaterek szekspirowskich, bardzo cnotliwa, bardzo odważna, inteligentna. Jego druga żona, która z pierwszego męża ma syna, Clotina. Clotin to jest dosłownie Trump. W Cymbelinie Clotin
Kloten jest bardzo jurny. Imogena już ma męża i on chce zabić jej męża, ubrać się w jego szaty, zakraść się do jej łożnicy i ją zgwałcić. No i potem ją stamtąd wyciągnąć i zabordować. I dobra wiadomość jest taka, że źle kończy, zanim do tego dojdzie. Bardzo krótko spoilerując. Tak. Jakby wszystko kończy się w miarę dobrze. No i żyją sobie długo i szczęśliwie, ale Kloten jest napędzany przez swój popęd seksualny, popęd władzy, chce być królem. Jest potencjalnie człowiekiem skłonnym do przemocy. Nie jest aż tak znów inteligentny. Ma tych dworaków, którzy go otaczają, którzy doskonale wiedzą, kim on jest i wcale nie próbują go powstrzymywać i się nawet z niego śmieją. Nie przed nim, ale za plecami wobec publiczności. Ale i tak go wspierają. I jest bardzo dużo w tej prawdy. Bidena nie mogę porównać do nikogo. Może trochę do króla Lira, tyle, że on nie planuje zrzec się władzy, więc to się nie sprawdza. Tak jak mówiłem wcześniej, to jest bardzo niefortunne, że no taki mieliśmy wybór. To są diametralnie odmienni ludzie. Trump jest człowiekiem raczej ze świadka przestępczego i demagogiem. Biden nie jest wybitnym politykiem, ale jest normalny i chyba wierzy w rządy prawa, wierzy w konstytucję, jest patriotą i wierzy w to, co pozwoliło naszemu krajowi przeżyć przez te lata, więc dla mnie wybór jest raczej oczywisty. Żałuję, że nie mamy lepszej, szerszej oferty. No kiedy napisałem ten artykuł, o którym tutaj wspomniałem, to nawet tam powiedziałem, no, że jest tak za stary. Napisałem to w sposób w miarę delikatny, no bo wydaje mi się, że bardzo dobrą przysługę krajowi oddał, pokonując Trumpa po raz pierwszy, przywrócił jakieś poczucie w ogóle normalności. Jeżeli Trump zostanie wybrany, to jest chyba drugie pytanie, co to znaczy dla Polski? Dobra wiadomość jest taka, że prawdopodobnie woli was od większości Europejczyków, no bo masę pieniędzy wydajecie na obronność, chociaż pewnie będzie chciał, żebyście kupili co więcej niż jeden czołg i niż tych kilka tych K2-ek od południowej Korei. Mógłby strasznie nabruździć tym razem, bo za pierwszym razem byli wokół niego ludzie tacy jak Jim Mattis, John Bolton, tak, którzy no, byli normalni. I on nie miał pojęcia, jak działa rząd. Tym razem ludzie wokół niego to będą ludzie trzeciego sortu, głęboko lojalni, personalnie nie będą niczego kwestionować. Oczywiście nadal będzie jest dużo rzeczy, które powstrzymają rządy prawa, sądy, system federalny, ale może naprawdę niesamowicie zaszkodzić. Jedna dobra rzecz, którą zrobił Trump, chyba jedyna, nie lubię, nie podoba mi się to, że muszę to powiedzieć, ale powiem, to jest to, że strasznie nastraszył Europejczyków. I nie szkodzi. Dobrze. No bo tak prowadzicie drogę w Europie, tak? Oczywiście, w zakresie obronności i przygotowania wydatków. I w końcu dociera do niektórych innych europejskich liderów i państw nieco na zachód od was, że no, może się okazać, że jesteśmy w sytuacji, gdzie USA nagle nie będą godne zaufania. Mi się to nie podoba, jak Amerykaninowi. Jestem tym przerażony. Wydaje mi się, że NATO potrzebuje przywództwa Ameryki, ale da się zrozumieć sytuację, w której tego może nie być. Mam nadzieję, że tego nie dojdzie, ale da się zrozumieć. Jeżeli to miałoby zmotywować kraje do wydania na obronność dodatkowych środków, do zjednoczenia się we własnej obronności, to wyłącznie dobrze. Ale pojawiają się takie opinie związane właśnie z Trumpem, że to nie chodzi o wydatki na obronność, ale chodzi o wolę. Chodzi o wolę budowania, utrzymywania sojuszu z Europą. To nie tylko Trump, ale pojawiają się też amerykańscy strategzy, którzy głoszą, że najwyższy czas, aby Europa wydoroślała, zajęła się obroną samej siebie, stać ją na to,
Natomiast Stany Zjednoczone muszą się zająć no, tym kierunkiem na Pacyfiku, tak? Kierunkiem chińskim. I nie zamierzają Europy bronić, prawda? Że to nie chodzi o wydatki, bo że to jest tylko pretekst. Tak de facto chodzi jednak o wolę przyjścia ewentualnie Europie z pomocą. Czy uważasz, że Ameryka się wycofuje na takie pozycje? Niezależnie od tego, kto wygra te wybory, bo te głosy są obecne w amerykańskiej debacie strategicznej stale. Niezależnie od tego, czy w Białym Domu będziemy mieć Trumpa czy Bidena, Europejczycy powinni się obawiać Ameryki, która się całkowicie wycofa z współpracy ze Starym Kontynentem? In one way, I think. W pewien sposób wydaje mi się, że należy niepokoić się możliwością tego, że nie będziemy aż tak zaangażowani, jak byliśmy w przeszłości. Z szeregu powodów. Znowu, no tak jak to powiedziałeś, jest pewna logika, która to wszystko wspiera, że no, Europa jest bardzo zamożna, ma zasoby, aby się bronić. Więc no, nie jest to niedorzeczne, aby Amerykanie mówili, ale dlaczego my mamy to robić za was? W pewien sposób Trump w typowy dla siebie sposób powiedział to, co sekretarz obrony Bob Gates w administracji Busha jeszcze mówił i wszyscy jego poprzednicy tak samo. No, prawda jest taka, że nasze interesy bezpieczeństwa w najszerszym rozumieniu są bardzo mocno powiązane z waszymi, niezależnie od tego, czy Trump to rozumie, czy nie. I jest to jeden z tych przypadków w historii USA, gdy nasze ideały i interesy są dobrze zbieżne. I nie zawsze są, ale przeważnie się tak zdarza. Nasze ideały i interesy naprawdę są powiązane z Europą. I jest też pewna logika, na której powinniśmy skoncentrować się i pamiętać o Chinach. Błąd, który popełniają ludzie, błąd, który ta administracja też w pewnym sensie nadal popełnia i który popełniła poprzednia administracja i administracja Obamy. Więc trzy różne administracje to jest to, że myślą, że okej, możemy się w ogóle wyplątać z Bliskiego Wschodu, możemy Europę przyparkować tutaj i skoncentrujemy się na Chinach. No nie, no możecie nie być zainteresowani Bliskim Wschodem, ale Bliski Wschód są zainteresowani wam. Jest zainteresowany wami, parafrazując Trockiego, czyli Bliskiego Wschodu nie da się zostawić. No i tak mieliście plan do momentu, kiedy Putin zdecydował się zrobić coś dziwnego na Ukrainie i teraz się z tego nie da uciec. Więc strukturalnie jest to problem. Są dwa inne aspekty tej układanki. Największa zmiana, której chyba nie wzięliśmy pod uwagę, to jest fakt tego, że żywa pamięć o II wojnie światowej zniknęła. Ostatni weteran ataku na Pearl Harbor niedawno zmarł w wieku 102 lat. Z pokolenia moich rodziców, z pokolenia mojego, nawet dla moich dzieci, które znały dziadków, wojna jest tym, co ukształtowało wszystko. Nawet moja mama, która siłą rzeczy nie służyła za granicą, ale ma bardzo jasne wspomnienie tego, czym była wojna, co oznaczała wojna dla USA i dla świata. I takiego rodzaju podstawa, która naprawdę podkreśla większość tego, co zrobiliśmy w Europie przez ubiegłe 75 lat, zniknęła, bo zniknęła pamięć ludzka. Z drugiej strony, tak jak lubię przypominać moim europejskim przyjaciołom, kiedy zaczynają się oni niepokoić, ludzie mówią o pierwszej i drugiej wojnie światowej. Wojen światowych było tak naprawdę 7. Poczynając od 1690 roku, od wojny dziewięcioletniej, wojny o dziedziczenie w Hiszpanii, przez wojnę siedmioletnią, amerykańską rewolucję, wojny napoleońskie. Każda z tych wojen miała miejsce w Ameryce Północnej i w koloniach, najpierw w USA. Były też częścią wojen globalnych. Więc idea tego, że USA były odizolowane, tak naprawdę odizolowane Europy, jest zwyczajnie nieprawdziwa. Zwyczajnie nieprawdziwa. Zawsze byliśmy powiązani. Nie zawsze chcieliśmy się do tego przyznawać. Inni nie zawsze to przyznawali, ale zawsze tak było. I jedyne pytanie brzmi, czy będziemy świadomi tego na czas, aby zdążyć zrobić to, co zrobić musimy. Mniejszym kosztem, niż gdybyśmy mieli czekać zbyt długo.
Theodore Roosevelt. Jeden z moich bohaterów, Theodore Roosevelt, fantastyczny prezydent. On twierdził bardzo wcześnie jeszcze w trakcie I wojny światowej, że USA muszą się w nią zaangażować. I ludzie wtedy się z niego śmiali, nawet śmieją się z niego teraz, mówią, nie, on się o wojnę i tak dalej. Prawda jest taka, że bardzo dobrze myślał strategicznie. Jeżeli zainterweniujemy teraz, to wszystko to będzie, obejdzie się o wiele mniejszym kosztem. Jeżeli będziemy czekać do końca, kiedy się zaangażujemy, a niestety dokładnie to się stało, to będzie o wiele gorzej. Tak się ciągle zastanawiam, bo tu mamy, Elliot, niedokończoną jedną dyskusję. Głęboko wierzę, że będzie czas na to. Marka Aureliusza i jego dorobku. I tak się zastanawiałem ciągle, że on był i filozofem przede wszystkim, tak? Czyli zajmował się studiowaniem dobra i zła, piękna i brzydoty, tego, co jest w życiu najważniejsze. Był też świetnym przywódcą imperium, czyli przywódcą politycznym o wielkiej skali, ale też i dobrym dowódcą wojskowym. I dzisiaj zastanawialiśmy się, pamiętam ostatnio, mamy niedokończoną tą dyskusję, czy dzisiaj jest potrzebny taki Marek Aureliusz 2.0, czy ciągle łączenie funkcji w ogóle jest możliwe. Napoleon w pewnym sensie łączył funkcję i władcy politycznego, i dowódcy wojskowego, co przyniosło mu historyczną sławę, ale ja nie wiem, czy to na pewno jest ten model. I czy dzisiaj powiedziałbyś po tej naszej ostatniej rozmowie, że ten Marek Aureliusz i te jego rozważania, meditations, jest ciągle aktualny? Czy powinniśmy jednak go jeszcze raz przeczytać z uwagą? Pierwsze, co muszę tu powiedzieć, panowie, nie znam żadnej innej transmisji, gdzie możemy iść od Gazy do Marka Aureliusza przez Szekspira, Ukrainę, Putina. Naprawdę uwielbiam was. Jest to cudowne. Rozważania Marka Aureliusza są jedną z książek, które rekomenduję moim studentom. Bardzo często, kiedy kończę uniwersytet, mam tak zwane ostatnie elementy dla nich, które im daję. Dla tych, którzy nie mieli możliwości czytać rozmyślań Marka Aureliusza, Marek Aureliusz nie chciał, żeby one były publikowane. To są faktycznie rozmyślania, to są jego przemyślenia. Duża część z tego była napisana, kiedy był na kampanii na pograniczu i przeważnie jest uważany za ostatniego z dobrych imperatorów. Walczył cały czas na pograniczu germańskim i to było potworne. On nie był człowiekiem szczęśliwym, ale miał ogromną władzę i bardzo często ponownie czytam rozmyślania Marka Aureliusza. On jest modelem głęboko myślącego lidera. Jest czystym stoikiem. Wierzy w to, że człowiek natknie się na wszelkiego rodzaju trudności, ale to, co jest istotne, to jest to, jak będziemy o nich myśleć. Ponieważ nie da się uciec od przeciwieństw, ale da się kontrolować swoje własne myśli i emocje. I powiedziałbym, że potrzebujemy tego prawdziwego Marka Aureliusza bardziej niż kiedykolwiek. Mamy swoją drogą bardzo ciekawy powrót zainteresowania Markiem Aureliuszem. Pojawiła się nowa biografia niedawno w USA i potrzebujemy tej wiedzy, bo jeżeli popatrzymy na to, co robią media społecznościowe z naszymi dziećmi i wnukami, jeżeli popatrzymy na rzeczy takie jak TikTok i wszystkie te inne rzeczy, na tych małych urządzonkach, które wszyscy ze sobą nosimy w kieszeniach, naprawdę to ma sprawić, że będziemy czuć się społecznie wrażliwi, szczególnie ci młodzi, gdzie boją się tego, co ludzie o nich powiedzą na takiej czy innej platformie, która akurat jest na topie, czy to jest TikTok, Facebook, czy też patrzą na nich, porównują się z innymi, patrzą, jak wygląda ich życie w porównaniu do życia innych. Cnoty stoickie były cnotami prawdziwymi. Część tego, co Marek Aureliusz ma dla nas, czego nas uczy, to jak wycofać się do tej wewnętrznej cytadeli. I on mówi, że trzeba spróbować być skałą, o którą roztrzaskują się fale. Tak, ocean jest wzburzony, ale ty masz solidne oparcie. I jest tam fantastyczny cytat o tym, jakie są zasady, wedle których człowiek powinien żyć. Powinien być
niczym zapaśnik, jak bokser. Nie jako szermierz czy tancerz. Nie potrzebujesz miecza, nie potrzebujesz niczego innego. Twoje zasady są w tobie tak czy inaczej i cały czas jesteś gotów. Kiedy twój czas się skończył, to się skończył. Jesteś jak żołnierz, rzymski legionista na warcie i to jest o wiele bardziej taki spokojny rodzaj cnót, niż próbujemy to pokazywać w społeczeństwie, ale są one niekwestionowanie prawdziwe. Jedną z ciekawych rzeczy w Marku Aureliuszu to, jak książka, i mówię to też moim studentom, to jak ta książka się rozpoczyna, Marek Aureliusz dziękuje wszystkim ludziom, którzy na niego wpłynęli. Ojcu, przyjaciołom, różnym krewnym i mówi o różnych rzeczach, które się od nich nauczył. I myślę, że szczególnie dla ludzi młodych, którzy zaczynają, mówię im, patrzcie na ludzi wokół was. Mówcie, dobra, czego się nauczyłem, patrząc na tego albo tamtego, na doktora Dembskiego, na prezydenta, na tych, na tamtych. Kiedy pomyślicie o jakiejkolwiek organizacji, zawsze będzie ktoś, kto powie, tak, on nauczył mnie prowadzenia spotkań tak, żeby wszyscy mogli być zasadzie wysłuchani. Ale spotkanie kończy się na czas. Albo takiego rodzaju rzeczy. Jeszcze jest nam potrzebny. Mam nadzieję tutaj, mamy nadzieję, że przez te nasze podróże między tutaj epokami udało nam się troszeczkę. Ja lubię oczywiście, jak każdy żołnierz, film Gladiator. On jest bardzo daleki od wielu historycznych takich detali. Natomiast to, o czym mówisz, czyli ta wielka troska, to zmęczenie i ten trud podejmowania decyzji przez Marka Aureliusza, pięknie przedstawione w tym filmie, jakkolwiek mówię, może jest daleki od tych historycznych detali, to jednak ten ciężar władzy jest pokazany znakomicie, dlatego tak byłem rozczarowany filmem Napoleon Ridleya Scotta, gdzie no, nie zobaczyłem tego, co oczekiwałem, ale też zachęcamy do oglądania, żeby tutaj jednak się troszeczkę poedukować. Natomiast to, o czym mówisz, o tej nowoczesnej technologii, o tych czasach sztucznej inteligencji, deepfake'ów. Jednak się okazuje, że tak jak kiedyś Cyceron, który musiał całą noc tego przemówienia się swojego skrzętnie napisanego na glinianych tabliczkach przez Tyrona nauczyć i w tym senacie przedstawić, to myślę, że ta sztuczna inteligencja, jakkolwiek by się nie rozwinęła, to po prostu tego nie zastąpi. To klasyka jest jednak tutaj potrzebna. Absolutnie. Tak, no cofamy się do tego, czego zaczęliśmy od Szekspira. To jest kwestia naszego charakteru, tego, jak decydujemy się kształtować samych siebie. Marek Aureliusz, jedna z jego lekcji, to jest to, kiedy mówi do czytelnika, powinieneś stać, a nie być podtrzymywanym. Myślę, że i on, i Szekspir mogą nas nauczyć tego, jak stać o własnych siłach. Szanowni Państwo, tak kończymy temat tygodnia, ale przechodzimy teraz do trzeciej tradycyjnej części naszego programu, czyli nasze lektury. Zacznę może od takiego wspomnienia. Będziemy mówić o książkach naszego gościa, Eliota Cohena, z którym spotkałem się kiedyś po raz pierwszy w realu, można powiedzieć, ponieważ znałem Eliota najpierw z jego tekstów, z jego książek. I ponieważ sam jestem też autorem, sam piszę i staram się znaleźć właściwe rzeczy słowo, więc mierzę się ze słowem. Jedna z moich pierwszych myśli, kiedy czytałem jakieś teksty Eliota, była taka: jakżeż ten gość pięknie pisze. A dopiero potem spotkaliśmy się podczas jakiejś konferencji międzynarodowej. Zresztą usadzono nas obok siebie koło stołu i też mieliśmy możliwość rozstrzygania czy rozprawiania o jakichś bardzo mądrych, ważnych rzeczach. Ale zacznijmy może od, skoro mamy tutaj Eliota, autora kilku książek, to są książki, które wyciągnąłem ze swojej biblioteki, ale może poprosimy o kilka słów zachęty od autora.
Supreme Command. To jest książka, którą już polecaliśmy w naszym programie. Może chyba najsłynniejsza twoja książka, tak mi się wydaje. Znaczy najczęściej przywoływana, najczęściej komentowana. Wielu generałów, polityków, dziennikarzy się na nią powołuje. Można powiedzieć klasyczny Eliot Cohen. Co mógłbyś o niej powiedzieć? Well, you're really too kind, although being an author. Naprawdę jesteście zbyt mili, panowie. Jako... A co masz, no cóż, na autorowi nigdy nie ma za dużo komplementów. To jest książka o stosunkach pomiędzy liderami politycznymi a generałami w czasie wojny. Napisałem ją, ponieważ wtedy wykładałem w Kolegium Marynarki Wojennej, gdzie uczył się starsi stopniem przywódcy wojenni, tacy jak na przykład nasze Narodowe Kolegium Wojny, i uczyliśmy oficerów, pułkowników, kapitanów w marynarce na tych bardzo jasnych przykładach podziału pomiędzy cywilnym a wojskowym, różna ekspertyza, politycy, co powinni robić, dawać bardzo ogólne wytyczne i potem się odsunąć. Problem polega na tym, że jestem wyszkolony jako politolog, no, zasadniczo jestem historykiem, mówiłem, ale tak to nie działa. To znaczy, nigdy tak się nie dzieje. Jeżeli tak się nie dzieje, no to oczywiście jest jakiś problem, który tutaj mamy, i to sprowokowało mnie do napisania książki. Szczególnie pytanie, czym są najlepsze praktyki? Co się dzieje, kiedy mamy naprawdę dobrych liderów politycznych? I ta książka dotyczy się różnych rzeczy, które robili ci cztery liderzy. Lincoln, Georges Clemenceau, premier w trakcie I wojny światowej we Francji, Churchill i Ben Huron. Co robili? Mówię tu o różnych rzeczach. Poczynając od Lincolna, gdzie to było znalezienie generała. Fascynuje mnie swoją drogą w Clemenceau, to który w wieku lat 70 odwiedzał codziennie, co tydzień front, aby samemu zobaczyć, to jest waga tego, aby samemu zobaczyć, co się dzieje na froncie. Co do Churchilla, to jest raczej kwestia tego, gdzie no niemalże przesłuchują swoich generałów. Ben Hurion z kolei to jest kwestia tego, jak wchodził bardzo głęboko w sprawy wojskowe, no i w pewnym momencie jeden z jego liderów powiedział, nie szykujesz się do właściwej wojny. To, co powinienem był tutaj powiedzieć, to nie jest książka o generałach, którzy machają szabelką, to jest książka o tym, co nazywam nierównym dialogiem. Musi być dialog, musi być w tej i we docelowo politycy za to odpowiadają. Ale o tym jest ta książka. Ludzie wtedy mówią, ale co z książką o złych liderach politycznych, prawda? Po jednym rozdziale o tym chodzi, ale nie, tam ci są o wiele nudniejsi. Gdybyś pisał jeszcze jakieś uzupełnienie co do tych relacji polityczno-wojskowych, to ja bardzo chętnie tutaj ze swoich skromnych doświadczeń też przekażę swoje obserwacje. Jesteśmy umówieni. I bet. Nie ma problemu. Okay. Big Stick. No, to jest o tym, że ta miękka siła jest niewystarczająca, że czasami trzeba użyć tych twardych narzędzi. I te ostatnie lata pokazują, że no, nic bardziej aktualnego chyba, jak właśnie to, że ten wielki kij wraca tutaj jako narzędzie realizacji polityki. Tak? Czyli czy coś jeszcze dodałbyś tutaj, jak gdyby od czasu napisania tej książki? Big Stick to jest cytat od Roosevelta, że trzeba mówić delikatnie, ale zawsze nosić ze sobą Big Stick, czyli wielki kij. Napisałem to w 2014-2015 roku, więc ma w tej chwili niemalże 10 lat. Nie spodziewałem się wtedy Trumpa, ale dotyczy się to tego przede wszystkim, jakie są ograniczenia miękkiej władzy. Nie to, żeby myślał, że jest to rzecz zła, ale no, ludzie mają tendencję do nierozumienia jej ograniczeń. No i mówimy o tym, jak poradzić sobie z tym, co wydawało mi się, że może być dużym wyzwaniem strategicznym. Typu Chiny, seria bardzo trudnych innych państw. No i potem oczywiście dżihadyści. Zagrożenie ze strony dżihadystów. Swoją drogą mam też rozdział o tym, jak powinniśmy rozumieć to, co się wydarzyło, jak to się stało w Afganistanie, w Iraku, co poszło dobrze, co poszło źle. Myślę, że no to było mojego rodzaju powiedzenie tego, no tutaj to było, tu się myliłem, tutaj miałem rację.
I myślę, że gdybym miał przepisać to dziś, no to byłby to o wiele mroczniejszy obraz. Tutaj no, przesłanie jest takie, że jeżeli jesteśmy ostrożni, jeżeli dobrze zarządzamy rzeczami, to powinno być w porządku. Myślę, że świat dzisiaj jest o wiele bardziej ponury niż wtedy. Pomiędzy Putinem a Xi Jinpingiem, tym zjednoczeniem się tych krajów pod egidą Iranu i Korei Północnej jesteśmy w o wiele bardziej niebezpiecznym świecie, więc wydaje mi się, że dzisiaj, gdybym miał to napisać znowu, byłaby to książka o wiele bardziej mroczna. Moim zdaniem książka, która wprowadziła cię na salony władzy w pewnym sensie, ponieważ ona się ukazała w 1990 roku, to jest Anatomy of Failure in War, o militarnych katastrofach, można powiedzieć. Wspólnie z Johnem Goszem napisana. To jest książka historyka wojskowości, ale napisana bardzo ciekawie. Mianowicie chodzi o to, że to nie jest książka o głupich dowódcach czy błędnych, jakichś takich absolutnie fatalnych dowódcach. To jest książka o znakomitych dowódcach, którym się jednak nieszczęścia wojenne przytrafiały. I opisujesz mechanizm tych nieszczęść, to znaczy dlaczego fantastyczni dowódcy, jedni z wielkich herosów, można powiedzieć, historii wojskowości, o których się uczymy jako znakomitych no, liderach wojskowych, doświadczali też klęsk. Tak? W zasadzie to jest książka o mechanizmie klęski, tak? Co doprowadza do klęski. Co mógłbyś dodać do tej książki? Ona cię uczyniła sławną w pewnym sensie. To jest faktycznie książka, która pojawiła się po seminarium, gdzie pracowałem z Johnem Goodchem, historykiem wojny w Naval War College. Mieliśmy seminarium, no i najpierw zaczęliśmy dyskutować o Gallipoli, o lądowaniu w 1915 roku, kiedy Brytyjczycy próbowali wywalczyć sobie w drogę do Morza Czarnego. Ja, no oczywiście kłóciliśmy jak to akademicy, mówimy, no dobrze, zróbmy seminarium. Seminarium o kompetentnych żołnierzy, którzy ponoszą porażkę. Zaczęło się to od naprawdę ogromnych porażek operacyjnych i zrobiliśmy podbór pod kątem niekompetentnych dowódców. Mieliśmy regułę na seminarium, że nie wolno było sugerować, że generał, który dowodził, był idiotą, aż do połowy czasu trwania seminarium. To były seminaria, które trwały 3 godziny, więc 1,5 godziny musiało być dokumentem dobrej rozmowy, dopóki nie można powiedzieć, dobra, był idiotą. No i mówimy, no coś z tego wyszło i rzeczywiście przekuliśmy to w książkę o różnego rodzaju porażkach. Muszę wskazać tutaj, że w szeregu takich badań z oficerami pod koniec mówiliśmy, nie, dobra, też byli idiotami, jakby, więc najsłynniejsze to był chyba Tien Bien Phu, gdzie Francuzi zrzucili 10 tysięcy ludzi w środku dżungli, no i wiadomo, że to był od początku idiotyczny pomysł. Potem mówiliśmy o różnego rodzaju porażkach i jak sądzę, nadal to jest bardzo adekwatne. Porażka, nieumiejętność uczenia się, nieumiejętność przewidywania, nieumiejętność dostosowania się. Nieumiejętność dostosowania się jest najgorsza i ta typologia porażki chyba jest bardzo dobra. Co ciekawe, jedna z ciekawszych rozmów, które miałem, to była z dyrektorami biznesu, którzy bardzo się tym zainteresowali również. No bo no, siłą rzeczy, korporacje też mają swoje porażki, ale to też, to co mi się podobało w tej książce, to, że przypominała nam o wadze nie tylko mówienia, że ludzie, którzy rządzą, są idiotami, bo to większość z nas jest tym, do czego się ograniczamy. Nie, bo tamten, który rządził, był niekompetentny i to jest takie wszystko. No. Natomiast można mieć bardzo kompetentnego dowódcę, który naprawdę jest dyrygentem gigantycznej porażki. I to jest główny wniosek. Nigdy nie myśli o sobie. Nigdy nie myśli się o sobie jako idiocie, czy też o przeciętnym. Każdy uważa, że jest wybitny. Książka, którą w zasadzie specjalnie zostawiłem na sam koniec. Dlatego, że zaczęliśmy rozmowę z Eliotem Cohenem od przedstawienia go jako jednego ze zwolenników amerykańskiej interwencji w Iraku, tej drugiej, która no,
była prowadzona często, czy wyjaśniana jako właśnie rozszerzanie demokracji, jako no, poszerzanie tego demokratycznej wspólnoty, conquered into liberty, czyli w zasadzie amerykańskich uzasadnieniach wojen, można tak powiedzieć, bo nie tylko sposobu wojen, ale amerykańskich uzasadnieniach wojen. Dlaczego Stany Zjednoczone prowadziły w ogóle wojny? Dlaczego się angażowały? Chciałem na samym końcu o nią zapytać, również skąd, jak gdyby pytając cię o twoją ocenę tej interwencji w Iraku i tego amerykańskiego sposobu rozszerzania demokracji, także za pomocą Big Stick. Tak? Czy to można, czy ty uważasz, że demokrację można wprowadzić siłą za pomocą tej wielkiej pałki? So first let me just talk about the book. Przede wszystkim poruszmy kwestię książki, wyjaśnijmy. Jakby napisałem to zaraz po odejściu administracji Busha, kiedy tak naprawdę każdy z nas, kto był w administracji Busha, był tak naprawdę tak mile widziany, jak padlina w ciepły dzień, prawda? Więc nasz sukces w administracji Obamy był taki, że byliśmy po prostu bandą idiotów. No. Oczywiście potem oni popełnili o wiele gorsze błędy, za które płaci dzisiaj Ukraina. I powiem tylko, że George Bush nie popełniłby tych błędów. Gdyby George Bush był prezydentem, to nie jestem pewien, czy Putin by uderzył, ale gdyby uderzył, to uwierzcie mi, że reakcja byłaby zupełnie inna, bo znałem tego człowieka, znam Condi Rice, znam Boba Gatesa, wiem, jakby zareagowali i to by było częścią mojej odpowiedzi. Naprawdę, popełniamy błędy, ale zaangażowanie w sprawę tych ideałów, które są szczere i prawdziwe w tamtej administracji, doprowadziłoby nas do zupełnie innych rozwiązań niż ta niefortunna droga, którą podjęła droga administracji Obamy. Ale ta książka jest o czymś zupełnie innym w pewien sposób. I tutaj cofam się do mojej pierwszej miłości, to znaczy do historii wojskowej XVIII wieku. To jest książka o serii bitw wzdłuż linii pomiędzy Albany w stanie Nowy Jork do Montrealu w Kanadzie od 1690 do wojny domowej, ponieważ tam był rajd konfederatów, uwierzcie mi albo nie, który dotarł aż do Vermont, do północnej Nowej Anglii w trakcie wojny domowej. To jest bardzo ciekawa rzecz. I starałem się pokazać o wiele szerzej w książce, że duża część amerykańskiego sposobu prowadzenia wojny została ukształtowana przez naszą konfrontację z Kanadą przez te 150 lat. No i oczywiście trochę sobie z tego żartuję, że napisałem książkę pisząc tam o Rosjanach, o wszystkich innych, więc no, nie sądziłem, żebyśmy mieli coś aż typowego jak Kanady. Ale prawda jest taka, że konfrontacja najpierw z Francuzami, z Kanadą pod rządami Francji, a potem z Brytyjczykami bardzo mocno ukształtowała to, jak Amerykanie postrzegają wojnę. Sam tytuł to od ulotki, która była rozrzucana przez Kongres Kontynentalny w Kanadzie, skierowanej do francuskich chłopów z Quebecu, do Quebecu w Kanadzie, którzy, ponieważ no, zaatakowaliśmy Kanadę z ideą taką, że wciągniemy ich w Unię Amerykańską, mówiąc, podbiliśmy was dla wolności. Co oczywiście brzmi absurdalnie, dlatego jest to świetnym tytułem na książkę. No i wychodzi na to, że nie do końca tak to się stało, bo w dużej mierze ci francuscy chłopi byli po prostu niepiśmienni, więc przetłumaczono to na francuski, ale no byli tak czy inaczej niepiśmienni, mało kto to przeczytał. Większość czytało to. W większości czytali to księża byli oczywiście w kieszeni Brytyjczyków, gdzie to nie trafiło, więc no, to jest podstawa historii wojskowości, to jest ta część naszego kraju, którą absolutnie uwielbiam. Chadzałem po boisku każdej tej bitwy, jedną z nich walczono w rakietach śnieżnej, więc byłem tam też w rakietach śnieżnej zimą, żeby zrozumieć, jak ci żołnierze się czuli.
Ale myślę, że abstrahując od tego, mamy też o wiele głębszą ideę, że to, co USA czyni wyjątkowymi, frustrującymi, czasami prowadzi nas do dużych błędów, to to, że jesteśmy zbudowani na wartościach uniwersalnych. I raz pokłóciłem się z Brytyjczykiem, przyjacielem. Mówi, no rozumiem, że chcecie być niezależni od Wielkiej Brytanii. Dobra, ale... Ale dlaczego? Dlaczego Deklaracja Niepodległości mówi, te prawdy jawią nam się jako oczywiste, że wszyscy ludzie są stworzeni równi? Dlaczego nie możecie po prostu powiedzieć, nie lubimy króla Jerzego? Tyle. Bo dlatego właśnie Kościuszko przybył do USA, aby walczyć w naszej wojnie o niepodległość. Dokładnie o tym mówimy. Wszystko to, co sprawia, że jesteśmy trudni, frustrujący. Tak, robimy rzeczy leżące w naszym interesie, tak jak inne państwa, ale robimy też rzeczy zgodnie z naszymi ideałami. I tak jak powiedziałem, nie zawsze jest to zgodne jedno z drugim, ale wystarczająco często dobrze się zbiega, więc nie przepraszam za ten tytuł. Elio, to jest chyba jedyny program, w którym można przejść od Marka Aureliusza przez Szekspira i Kościuszkę, aż do problemu współczesnej gazy. Dziękuję ci pięknie. Nigdy nie sądziłem, że będę miał przyjemność poznać autora mojej ulubionej książki Supreme Command. Nie sądziłem również, że będzie okazja się spotkać tutaj i dla szerszej widowni przedstawić i twoje książki, ale też i spojrzenie na świat. Niesamowita podróż. Myślę, że troszeczkę żeśmy zainspirowali. Nigdy, Sławek, nie sądziłem, że my tutaj, mówiąc o strategii, cofniemy się do Szekspira. Na pewno nie ja, który nie jest ekspertem w tym obszarze. Także jesteś zamieszany teraz w to, że jednak wróciłem do klasyki. Myślę, że warto, że bez tej wspomnianej przez ciebie refleksji i tego charakteru, którego nie można kupić, nie można go zdobyć, trudno jest budować takie dojrzałe przywództwo strategiczne, które implementuje potem, wdraża strategię. Ja ci pięknie za to dziękuję. Mam nadzieję, że jeszcze będzie okazja i do kontynuacji naszej rozmowy o Marku Aureliuszu 2.0 i wielu innych tematach. Natomiast zabrzmiało to w wielu obszarach pesymistycznie, że świat jest niezwykle rozkalibrowany, rozdygotany. Więc nie pozostaje mi nic innego, jak zacytować wspomnianego już dzisiaj znakomitego filozofa, tego, który na pewno czytał Szekspira i myślę, że zdarzało mu się również wystawiać. Mówię tutaj o Janie Pawle II, który mówił, nie lękajcie się, don't be afraid. Cóż, przede wszystkim absolutnie jestem wam wdzięczny. Bardzo mi się podobała ta rozmowa i cieszę się waszą przyjaźnią. Tak, Jan Paweł II, nie lękajcie się. Albo też Churchill, który powiedział, odwaga jest cnotą, która sprawia, że wszystkie inne cnoty są możliwe. Naprawdę myślę, że żyjemy w mrocznych czasach, ale... Jeszcze jeden cytat z Szekspira, z Henryka IV. Mówi, to są konieczności. Patrzmy na nie jak na konieczności. Jeśli są rzeczy, które uczynić musimy, musimy mieć odwagę, aby stawić im czoła. I tak, historia waszego i mojego kraju są takie, że kiedy nas testują, to dajemy radę. I naprawdę idziemy ku okresie Szanowni testowania. Państwo, to była znakomita intelektualna przygoda rozmawiać z profesorem Eliotem Cohenem dla państwa. Myślę, że to nie jest ostatni raz, kiedy gościmy Eliota w naszym programie. Będziemy na pewno dążyć do tego, aby ta uczta się powtórzyła. Zachęcamy do czytania Szekspira i zachęcamy do rozważania szekspirowskich charakterów. W tym tygodniu nie będziemy mieli kolejnego tradycyjnego fragmentu naszego spotkania, mianowicie państwa pytań. Ale strach pomyśleć, Sławek, co będzie, jak widzowie tutaj przyślą nam pytania po tym dzisiejszym spotkaniu. Ale zachęcamy do komentarzy, zachęcamy do właśnie nadsyłania pytań, pewnie też o Szekspira. Będziemy starali się w kolejnym odcinku nadrobić
zaległości. Zachęcamy także do Państwa komentarzy. Toczy się tutaj jak wewnętrzna, między nami też debata, czy nasz program przenieść na środę, czy na poniedziałek, kiedy by Państwo preferowali nas oglądać. Zachęcamy do tych komentarzy. A na dzisiaj bardzo Państwu serdecznie dziękujemy. Dziękujemy Eliotowi i do zobaczenia w przyszłym tygodniu. Dziękujemy.